Cześć baranki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczymy sobie, jaka będzie energia ogólna, co będzie Waszym celem w tym tygodniu, co będzie przeszkadzało w osiągnięciu tego celu. Praca, miłość, rada. Zobaczmy, energia ogólna tygodnia, baranki. Król buław. Być może kwestie zawodowe się tu pokazują dla niektórych z Was w tym tygodniu, więc możliwe jakieś rozmowy z szefem, możliwe jakieś rozmowy kwalifikacyjne o pracę, może jakieś dyskusje o jakimś projekcie. Może to Wy będziecie podejmować jakieś ważne decyzje, przedsięwzięcia. Oczywiście może być tak, że w tym tygodniu, tutaj w tym Królu Buław, pokazują się osoby z żywiołu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. Możecie mieć do czynienia z takimi osobami. Ale może być też tak, że możecie mieć do czynienia z mężczyzną, który jest jakimś przedsiębiorcą, być może biznesmenem, może być jakimś menadżerem, może mieć dobrą pozycję jakąś w pracy, jakieś dobre stanowisko. I to może być ktoś taki niezależny finansowo, ktoś taki wygadany, ktoś taki magnetyczny, przyciągający. No, ktoś taki sprawiający bardzo dobre wrażenie, więc tutaj możecie mieć do czynienia z taką osobą, więc może mogą się pojawić jakieś propozycje ze strony tej osoby. Zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem w tym tygodniu. Szóstka monet, czyli sprostanie, czy też powiedziałabym wyrównanie takiej energii, czyli rozdzielenie, na przykład porówno energii pracy, domu, brania, dawania, czyli zrównoważenie właśnie między takimi energiami tego, żeby na przykład nie tylko brać, tylko też dawać, albo odwrotnie, nie tylko dawać, ale też brać. Więc gdzieś tutaj takie wyrównanie. Niektórzy z Was mogą mieć takie wyzwanie w tym tygodniu, że po prostu będą pomagać komuś, dzieciom, może na jakąś kolonię będziecie na przykład pilnować dzieci, może w ogóle będziecie pomagać komuś przy dzieciach, może przy jakichś działaniach charytatywnych, jakieś wspieranie organizacji charytatywnych, wolontariaty, no też mogą być takie kwestie waszym wyzwaniem. Może chodzić o to też, że ktoś, chociażby ten mężczyzna, który tutaj pokazuje się w energii Króla Buław, może wręczyć Wam prezent i to może być, lub jak coś zaproponować, jakąś ofertę, propozycję Wam złożyć i to może być też wyzwaniem. Może to być całkiem ciekawe. Co będzie przeszkadzało? No, król kielichów. No więc powiem tak, tu może być propozycja jakiegoś spotkania, randki. Ogólnie król buław może być flirciarzem również, powiedzmy, ponieważ pokazuje się w blokadzie król kielichów, czyli również mężczyzna na stanowisku i to może być wasz partner, z którym jesteście, więc gdzieś tutaj on może być blokadą w jakimś, powiedzmy, romansie. Król buław może coś zaproponować i tutaj właśnie, no, przeszkodą jest ten mężczyzna, z którym wy jesteście. Więc stąd zrównoważenie między na przykład tych dwóch mężczyzn, tak, swojej energii, czyli czasu, poświęcenie jednemu i drugiemu. Może chodzić oczywiście o hobby i o pracę, więc tutaj również właśnie celem byłoby, czy wyzwaniem, właśnie poświęcenie energii zarówno w równej części, czy też zrównoważenie tej energii między właśnie pracę, a między jakąś pasję, waszą hobby. Więc tutaj też mogą być takie kwestie. No dobrze, zobaczmy, co w pracy w takim układzie. W tym tygodniu sąd ostateczny oraz pustelnik, więc myślę, że jeżeli jakieś propozycje, tutaj tak jakby coś wracało do Was, jak bumerang, jakaś propozycja, być może nie skorzystaliście z jakiejś oferty kiedyś i tutaj tak jakby w pracy pojawiała się ponownie propozycja od tej samej osoby, ewentualnie ktoś do Was wraca, chce nawiązać z Wami jakiś kontakt, jakąś umowę, chce, byście coś na niego wykonali, jakiś projekt, ale tam coś wcześniej było w przeszłości, Wy znacie tą osobę i albo była niewypłacalna, albo coś tutaj było nie tak. Stąd wraca, chce przeprosić i chce jak gdyby zacząć współpracę od nowa, więc tutaj też mogą być takie kwestie. Powraca coś z przeszłości i coś albo niewyjaśnione było, zostały jakieś sytuacje niewyjaśnione, albo ktoś, z kim nie mieliście kontaktu, bo ten kontakt się urwał z jakichś tam różnych powodów, no wraca i chce odnowić ten kontakt.
Czyli tak jak mówię, jakieś na przykład współpraca, jakieś umowy i jakieś tutaj kwestie. No i pustelnik, czyli przemyślenia. Muszę się nad tym zastanowić, muszę sobie to przemyśleć, czy chcę ponownie dać komuś szansę, tak? Tutaj, czy chcę ponownie współpracować z jakąś tu osobą, czy chcę wykonać znowu projekt dla tej osoby, skoro ona gdzieś tam, powiedzmy, na przykład, nie wiem, była niezadowolona ostatnio na przykład z jakiegoś projektu, tak? Więc gdzieś tutaj takie właśnie kwestie, chęć przemyślenia sobie, zastanowienia się. Na czymś może być tak, że będziecie kogoś też doradzać w tych kwestiach biznesowych, właśnie tutaj w jakichś tych problematycznych kwestiach, więc tutaj doradztwo również się pokazuje. Mogą tu być kwestie jakichś informacji również w pracy i też będziecie się nad czymś mocno zastanawiać. Będziecie potrzebować czasu, by sobie coś przemyśleć, zastanowić się, podjąć jakąś decyzję. Niektórzy z Was mogą się wybierać na urlop. Miłość, relacje, 10, 10 monet oraz karta trójki mieczy. 10 monet i trójka mieczy może mówić o jakichś rozterkach, o jakichś problemach w domu rodzinnym, czyli w rodzinie. Możliwe, że z partnerem, dziećmi, gdzieś tutaj jakieś rozczarowanie, może być kwestia. No, jakieś zdrady też w tym tygodniu, tak? No, tym bardziej, że tutaj mówię, ten król buław się pojawia, który może troszeczkę was zauroczyć sobą, oczarować. W każdym bądź razie, czy jakieś pojawiają się takie rozterki, rozczarowanie kimś, czymś, jakąś sytuacją? Może w rodzinie umawialiście się na coś? Może chodzić o kwestie spadkowe i też rozczarowania z tym związane? Coś tutaj nie będzie tak, będzie jakaś kłótnia być może o coś, ktoś na coś się nie będzie chciał zgodzić. No więc tutaj jakieś takie rzeczy. Może z partnerem nie ma tu harmonii. Przy tej trójce mieczy są zawsze jakieś takie poróżnienia. Się różnicie, w sensie macie inne oczekiwania, tu jest jakaś niezgodność, jest jakieś no, kłótnia na przykład, jest jakieś rozczarowanie decyzjami, rozczarowanie partnerem, rozczarowanie jakąś sytuacją, coś się nie podoba, coś tu nie wychodzi, nie udaje się, więc tutaj takie kwestie. Może jakieś spotkanie rodzinne, które zakończy się no, klapą, ktoś się z kimś pokłóci na przykład, albo w ogóle się nie odbędzie. No więc gdzieś tutaj jakieś rozczarowania w tych kwestiach widać. A jeśli szukacie kogoś, no to raczej się rozczarujecie tą osobą. No tak jak mówię, jakieś flirty przelotne, owszem, na chwilę w tym tygodniu, ale nic na stałe. O tak. Natomiast, no rada, słońce, cieszcie się tym, co macie. Dzieci się pokazują po raz kolejny. A więc gdzieś tutaj te dzieci w tym tygodniu mogą odgrywać ważną rolę dla Was. Być może spędzajcie czas z dziećmi, karta Wam radzi. Być może karta Wam radzić słońca, optymizm, radość, byście się cieszyli, byście byli uśmiechnięci, byście wracali do jakiegoś dzieciństwa, do jakichś kwestii właśnie związanych z dzieciństwem, może do jakichś takich sytuacji, może do osób z którymi na przykład nie było kontaktu, a sprawiały wam radość, przyjemność, tak? Miło się z nimi spędzało czas, a już jakiegoś kontaktu nie ma, więc może warto też odnowić ten kontakt. Więc tutaj, no właśnie, takie dosyć. Karta radzi wam optymizm, radość, cieszenie się no, z sytuacji, z tego, co jest, by się nie smucić po prostu. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, byczki. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy sobie, co będzie Waszym wyzwaniem w tym tygodniu, co będzie przeszkadzało, aby je osiągnąć. Co w pracy miłości, jaka rada? Zacznijmy od energii ogólnej. 10 buław, czyli jakieś przeciążenia w tym tygodniu, jakieś dużo obowiązków na Waszej głowie. Być może w pracy dużo się dzieje, jest okres urlopowy, ktoś pracę musi przejąć, więc możliwe, że tutaj właśnie jakieś przeciążenia, dużo obowiązków, dużo się dzieje. Może trzeba w domu pomóc, przy dzieciach, jeszcze coś tam, jeszcze coś zaplanować, zakupy, praca, wszystko, wszystko naraz. Więc wszystko na Waszej głowie w tym tygodniu. Więc karta 10 buław może pokazywać Wasze obciążenie, że już niektórzy z Was mają dość.
Ta karta może również pokazywać, że ktoś z Was się na przykład wypala w pracy albo jakimś zajęciem, że to już nie jest to, tak? Już nie wykonuje się tego z taką łatwością, chęcią, tylko jednak są tu jakieś problemy, już po prostu jest dość, tak? Może być też tak, że ten tydzień pozwoli niektórym z Was na zrzucenie tego ciężaru właśnie z siebie. Jedni będą dźwigać ten ciężar dalej, bo nie będą w stanie się przeciwstawić, albo nie będą mieć wyjścia, tak? Więc ten tydzień może być trudny, ale inni powiedzą dość. I po prostu jakieś rozmowy, jakieś przeorganizowanie czegoś i po prostu pozbędziecie się czegoś, jakiegoś ciężaru tutaj. Zaraz zobaczymy, co będzie wyzwaniem. No właśnie, piątka mieczy, czyli wyzwaniem powiedziałabym, że będzie walka o swoje. Czyli właśnie o to, żeby się pozbyć tego ciężaru, żeby nie było tylko na waszej głowie wszystko, żeby obowiązków tutaj nie było. Tutaj piątka mieczy to jest taka karta rozczarowań, to jest karta porażki, klęski, więc myślę, że też będzie waszym wyzwaniem to, by podejmować takie decyzje, żeby właśnie tego nie zaznać, tej porażki, klęski, żeby sobie nie pozwolić na to. Może być tak, że ktoś wam będzie krzyżował wasze plany, ktoś wam może przeszkadzać w osiąganiu jakiegoś celu, zamierzenia. No i tutaj piątka mieczy może sugerować na wyzwaniu, żeby bronić się przed tym, żeby właśnie nie pozwolić, żeby ktoś wam dyktował warunki, ktoś no, stawiał wam nogę, tak? Więc jeśli się przewrócicie, idźcie dalej, wstańcie i idźcie dalej na tej zasadzie. Więc to jest karta takiego niepoddawania się, mimo iż jest ciężko, bo też to pokazuje. Mimo iż ktoś, nie wiem, nie możecie liczyć na kogoś, na współpracę z kimś, no to tutaj mimo wszystko nie poddawajcie się. A więc gdzieś tutaj będzie ciężko, mogą być trudne chwile w tym tygodniu, ale wyzwaniem będzie właśnie przezwyciężenie ich. A zobaczmy, co w blokadzie. No, ja bym powiedziała pazik kielichów, czyli jakieś sentymenty, jakieś. Ja powiem tak, może być tak, że niektórzy z Was mogą chcieć zrezygnować z czegoś, właśnie dlatego, że jest za trudno, za ciężko. No nie wiem, na przykład studia, weźmy taki przykład. Studia, jest bardzo ciężko, sesje egzaminacyjne, tak? I tutaj, no, może, nie wiem, podejście już do egzaminu któryś raz, tak? Albo nawet nieznany egzamin, no i tu się ktoś poddaje, tak? I karty mówią, nie poddawaj się. No a tu już ktoś blokuje, a już ma nową wizję, już ma przygotowany scenariusz B, tak? Że jak nie zda i ten, no to idzie gdzie indziej, więc już jak gdyby, no już poddał się na tej zasadzie. Więc tu jakieś nowości mogą być właśnie takimi kwestiami, które mogą blokować waszą tutaj zwycięstwo. To, żeby, tak jak mówię, mimo wszelkich przeciwności iść dalej, kontynuować walkę o swoje. No a blokować może właśnie was, tak jak mówię, no ten plan B, że poddaję się, mam już nową propozycję, mam nową ofertę, o tu ktoś nawet mi coś zaoferował, więc ja rzucam wszystko i idę w to nowe. Więc nie, karty mówią, żeby czegoś nie zostawiać, mimo iż może być ciężko, to żeby jednak trwać przy tym. No dobra, zobaczmy w takim układzie w pracy. Siedem buław. No i karta kochanków. No możliwe, że te kwestie trudne dotyczą właśnie pracy, bo tak naprawdę tu się pokazuje jakiś trudny wybór, dylemat, no i oczywiście siedem buław, która mówi też o jakiejś walce z wiatrakami, o tym, że jesteście w centrum tutaj jakiejś dyskusji, walki, kłótni, że nikt nie stoi za wami, że jest jakiś wybór przed wami, trudny wybór, więc możliwe, że faktycznie tutaj chodzi o tą pracę, o tą jakąś branżę, że jest bardzo ciężko, bo nie możecie na nikogo liczyć. Może nawet sami prowadzić jakąś działalność, może być kiepsko, tak? Jeśli chodzi o klientów. No tutaj wszyscy wam mówią, no, zamknij tą działalność, bo ona nie przynosi żadnych efektów, tak? A wy walczycie jednak o to, chcecie. No ale już też niektórzy z was mogą dostrzegać, no, że jest to walka z wiatrakami, bo nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. No i dylemat, tak? Wybór, co mam zrobić w tej sytuacji. Więc niektórzy z was
mogą stać przed takimi wyborami. Ogólnie w pracy powiedziałabym niesnaski, kłótnie, jakieś wybory, dylematy, co zrobić, coś tu nie pasuje, ktoś nie chce was wspomóc, nie chce wam ktoś pomóc, nie wiem, odcina się ktoś od was, atakowani jesteście, dyskusje, no ktoś wam rzuca kłody pod nogi, to widać. I stąd jakieś wasze zastanawianie się, co zrobić, odpuścić, nie odpuścić, iść dalej tą drogą, nie wiem, zmienić tą pracę. Może być tak, że na przykład dostaliście jakiś awans i ktoś tutaj bardzo zazdrości tego awansu, tak? To nie wiem, jakiś czas temu to mogło być, a i w tym tygodniu, tak? Czy na przykład, nie wiem, w poprzednim tygodniu jakiś awans, jakaś premia, więc ludzie oczywiście zazdrośni w pracy mogą tutaj wam robić po prostu, żebyście, no żeby jak najgorzej, w najgorszym świetle was pokazać, tak? I stąd wasze już, że ktoś może już mieć dość. Mamy już dość, tak? Mamy już dość tej sytuacji, mamy już dość tutaj, nie wiem, bo na przykład z szefem się nie dogaduje, bo też to może być taka kwestia. Coś mi się tu nie podoba, coś mi nie idzie, nie wiem, wszyscy mnie atakują, każdy coś ode mnie chce. Więc tutaj na tej zasadzie wybór. Zastanawiam się, co robić dalej, tak? Rzucić to czy nie. Więc tutaj takie trochę, powiedziałabym, rezygnacja może być z tej pracy. Chęci takie, zrezygnowania, rzucenia właśnie wszystkiego po prostu. Miłość, relacje, as kielichów oraz rycerz monet. No to karty, które mówią o tym, że tu jakiś nowy początek, więc może faktycznie, jeżeli wypalacie się też w jakiejś relacji, albo coś tutaj nie służyło wam, no to pojawia się tu jakieś nowe uczucie, faktycznie jakieś coś nowego. Może być jakieś spotkanie, może być jakaś propozycja właśnie, no, rozmów też, bo tutaj tak, niektórzy z was może się faktycznie będą poddawać, chociaż tutaj się mówi, nie poddawaj się. As kielichów może oznaczać nowy etap. Nie poddaje się, mimo iż jest ciężko, ale wyjaśniamy sobie coś, rozmawiamy i zaczynamy od nowa, nowy etap. Znowu wspólny, może być nowy etap z kimś innym. Więc tutaj w zależności od sytuacji. Przy tym rycerzu monet może być nowa osoba, faktycznie nowa osoba, nowa poznana osoba. To może być mężczyzna z żywiołu ziemi, czyli panna, byk, koziorożec i czy jakaś nowa relacja z tą osobą. Ale może być też tak, że jeżeli dajecie sobie szansę w tej relacji, w której jesteście, no to tutaj są jakieś rozmowy, przemyślenia, być może jakaś, no, jakiś plan działania na przykład, tak? Możecie gdzieś patrzeć, na przykład starać się rozmawiać, wyjaśnić sobie coś i starać się patrzeć w tą samą stronę, w tym samym kierunku. Więc tutaj gdzieś pojawia się chęć do tego, żeby zacząć wszystko od nowa. Na przykład z tym partnerem, z którym jesteście, albo zupełnie z kimś innym, w zależności od sytuacji. No, ale pojawiają się takie możliwości. Jeśli pytacie, czy możecie kogoś poznać, tak, możecie kogoś poznać. Rada, pracuj nad czymś. No właśnie, nie rezygnuj. Tu już wcześniej te karty mówiły o tym. Osiem monet, pokaż się z jak najlepszej strony. Bądź lojalny, solidny, pracuj, nie poddawaj się. Zwracaj uwagę na szczegóły. To by była taka rada. Pozdrawiam. Cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy sobie, co będzie Waszym wyzwaniem w tym tygodniu, co będzie przeszkadzało, żeby je osiągnąć, co w pracy, miłości, jaka rada. Energia ogólna tygodnia, od niej zaczniemy. Karta pustelnika. Ktoś z Was może być na urlopie w tym tygodniu. Urlop, wolne, no może jakiś wyjazd, tak? Inni mogą potrzebować czasu dla siebie. Może być tak, że będziecie chcieli sobie coś przemyśleć, zastanowić się nad czymś. Niektórzy z Was być może są na emeryturze albo przechodzą, myślą o tej emeryturze, więc gdzieś tu się też to zarysowuje. No a niektórzy mogą się czuć po prostu samotnie. Być może, nie wiem, ktoś, jakieś osoby z bliskiego otoczenia gdzieś jadą, wyjeżdżają na wakacje i wy zostajecie sami, i gdzieś taką możecie czuć pustkę. Może w pracy zostajecie sami z jakimiś obowiązkami, bo też okres urlopowy, więc też może tutaj to oznaczać. Więc gdzieś tutaj takie właśnie kwestie samotności. No zobaczmy, jak to się pokaże dalej. Wyzwanie. Wyzwaniem jest pazik kielichu. Czyli coś nowego. Może być faktycznie nowy etap, nowa oferta, nowa propozycja.
Więc to może być wyzwaniem, coś nowego. Chcę właśnie przejść na emeryturę i zaczynam coś nowego, nowy etap. To jest wyzwanie, tak? Nowa ścieżka życia, można by powiedzieć. No ale pazik kielichów wyzwaniem może mówić o. Tak, tu może chodzić o to, że wy się chcecie zastanowić nad jakąś relacją nową, więc tutaj nad jakąś osobą, nad jakimś mężczyzną. Tutaj może się pojawić, pojawiło, może pojawić się jakieś zauroczenie i chcecie przemyśleć, zastanowić się, co robić dalej, poddać się temu, czy też nie, bo tutaj jest jakaś oferta, propozycja. Może być, że dostajecie jakąś ofertę, propozycję od kogoś, ale tutaj pokazuje się też ktoś z żywiołu wody, czyli rak, ryby, skorpion. No i on może troszeczkę wam tutaj też w głowie zawrócić. Niektórzy z was mogą zastanawiać się nad jakimiś kwestiami związanymi z dzieckiem. To może być waszym wyzwaniem w tym tygodniu. Zobaczmy, co będzie przeszkadzało. Szóstka buław. Co przeszkadza ogólnie? Powiedziałabym, no, że może wam w ogóle przeszkadzać w tych waszych przemyśleniach, czy w tej chęci bycia w samotności, właśnie jakieś imprezy ogólnie rzecz biorąc też, bo tu się pokazują jakieś imprezy, spotkania, więc no, coś tu może blokować wasze w ogóle przemyślenia, to, że chcecie pobyć sami. Może być ciężko w tym tygodniu być samemu właśnie. Może być taka potrzeba, ale ogólnie tutaj jakieś sytuacje mogą się pokazywać, dużo ludzi, spotkania, zaproszenia, imprezy jakieś, może jakieś wesele, może jakieś chrzciny w rodzinie, może jakaś impreza, imieniny, urodziny, celebrowanie czegoś. To jest przeszkodą. Tutaj może być kwestie rodzinne, bo tu jest tak, jeśli jest tu jakaś oferta, ktoś was, no, coś wam proponuje i wy się nad tym chcecie zastanowić, no to tutaj, no, blokować was może kwestia jakichś obaw co do tych nowości. Tutaj już jest coś bardziej znanego, tutaj jest jakiś taki smak zwycięstwa, a tu jest jednak coś zupełnie nowego i tutaj, no, może troszeczkę taki paraliżować strach, powiedzmy, przed nowościami, o tak, na tej zasadzie. No, może chodzić tutaj oczywiście o jakieś, tak jak mówiłam, jakieś zauroczenie na przykład kimś i blokować może rodzina, tak? Co rodzina na to powie, no. Także tutaj może być też tak, że ktoś z wami chce spędzić jakiś czas, nie wiem, powiedzmy w tym tygodniu chce was gdzieś zabrać, jest stąd ta oferta, propozycja, a wy już macie jakieś plany, bo już obiecaliście, że gdzieś będziecie i to jest blokada, przeszkoda, tak? Bo teraz trzeba będzie coś odwołać albo coś wybrać między jednym a drugim. No dobrze, praca. Zobaczmy, jak praca dla was. Rydwan. Oraz karta Królowej Buław. No, powiedziałabym, że w pracy mogą być jakieś naciski. Jeżeli nie jesteście na wolnym, nie jesteście na urlopie, bo mówię, jest taka możliwość, że jesteście, no to wtedy praca was nie interesuje. W pracy ogólnie bieg, bym powiedziała, dużo się może dziać. Jakiś wyjazd służbowy dla kogoś może być w pracy. No właśnie, być może idziecie też właśnie tutaj, jest pokazane, właśnie na urlop, na jakiś wyjazd, podróż, więc niekoniecznie. Więc praca nie będzie dotyczyć wszystkich. Ale może być tutaj też wyjazd biznesowy w jakiejś tu kwestii. Może szefowa wam nakaże tutaj jakiś kontakt z kimś złapać. Ewentualnie trzeba będzie nawiązać kontakt z jakąś kobietą, klientką. Może tutaj do niej pojechać, jakieś zlecenie wykonać. To może być ktoś taki. Ale to może być szefowa, która narzuca pracę. Tutaj jest wir pracy, tu dużo się dzieje, tu jest chęć no, biegu ku zwycięstwu, bym powiedziała. No i ta królowa, która mam wrażenie, że na was, że ona was wspiera w jakichś tu działaniach, przedsięwzięciach, że tak jakby wam sprzyjała. Więc jeśli jest to szefowa, to myślę, że tu idzie się dogadać z nią w jakichś kwestiach. Także myślę, że w pracy dużo może się dziać. Może być bieg w pracy, może być jakaś podróż, jakieś spotkania biznesowe, rozmowy z szefową, no może z współpracownikami, może z kierownikiem jakimś tutaj też. No w każdym razie dużo się może dziać w pracy, a jeśli nie jesteś na urlopie oczywiście. A relacje? Relacje? No w relacjach 9 mieczy oraz król buław. Więc gdzieś tutaj pokazuje się jakieś, powiem tak, zastanowienia, przemyślenia. No to wam też wychodziło już na początku, że nad czym się będziecie zastanawiać, że będziecie potrzebować czasu, mówiłam, żeby się nad czymś zastanowić. I faktycznie tutaj może być tak, że mówiłam o ofercie nowej propozycji, że to jest wyzwanie. I faktycznie tutaj pokazuje się mi król buław. I to może być wasz partner, z którym jesteście, ale to może być ktoś.
ktoś na stanowisku, ktoś, kto was właśnie oczarował, też mówią o tym zauroczeniu i wy nie wiecie, co zrobić. Stąd dziewięć mieczy, nie wiem, myślę, zastanawiam się, ja już mam tysiąc scenariuszy w głowie, nie wiem, co się wydarzy, więc tutaj, no, powiem tak, ten tydzień będzie jakiś taki myśleniowy dla was, będziecie się zastanawiać nad pewnymi kwestiami, nad jakimiś tutaj podejmowaniem decyzji również. No, dużo, dużo, dużo przemyśleń, takich głębokich przemyśleń, więc to mogą być bardzo ważne jakieś wasze decyzje. Tak naprawdę może chodzić o tego mężczyznę tutaj. Więc to może być ktoś, kto was zauroczy, ktoś, kto będzie chciał flirtu. To nie jest, jeśli nie jesteście w relacji z tym mężczyzną, w sensie na jakiejś takiej stałej, powiedzmy, no to jest kwestia flirtu jakiegoś, tak? Jakiegoś romansu. No i nad tym się zastanawiacie. Być może też wiecie o tym, no ale chcecie sobie to przemyśleć, tak? Czy tutaj iść w to, czy nie iść w to. Więc tutaj też mogłaby być przeszkodą to, że jesteście w jakiejś relacji stałej, a gdzieś tu jest jakaś taka propozycja właśnie zauroczenia, no takiego flirtu, romansu. I stąd wasze przemyślenia, co ja mam zrobić w tej sytuacji, tak? A jeszcze, jeśli to jest osoba, która jest magnetyczna, przyciąga, jest fascynująca, no to tym bardziej jest to kusząca propozycja i no i stąd to myślenie, co zrobić w tej sytuacji, zastanawianie się, nie chcecie też tak odpuścić po prostu, a no wasza sytuacja też może na przykład nie pozwalać na za dużo. Więc tutaj takie kwestie przemyśleń, głębokich przemyśleń. Jeżeli pytacie, czy możecie kogoś poznać, no to powiedziałabym, że tak, może wam zawrócić w głowie, tylko będziecie dużo też myśleć na temat tego mężczyzny. Jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, jeśli jest to partner, bo tutaj akurat nie ujęłam tego, no to też tu jakieś kwestie przemyśleń, czyli rozmowy na jakiś temat, który wam nie daje spokoju. Cały czas myślicie o czymś, być może z partnerem tutaj rozmawialiście, więc po prostu cały czas gdzieś jakieś myślenia, wyolbrzymianie pewnych rzeczy również może być. Zastanawianie się nad czymś. No dobra, a zobaczmy radę. No rada jest sąd ostateczny. Czyli jakaś informacja może być istotna dla was. Mogą być kwestie rodzinne, bardzo istotne również. Że jednak rodzina, no powiedzmy, jest jakimś fundamentem. Tutaj karta mówi. No i oczywiście kwestia powrotów. Powrotów, przebaczeń, wybaczeń, przebaczania sobie czegoś. No więc karta radzi, żeby podjąć jakiegoś dialogu, jeżeli tu będzie, jeżeli będzie kwestia właśnie jakiegoś wybaczenia, stąd ten pustelnik, który jest, mówiłam, głębokie przemyślenia, więc tutaj zastanówcie się nad tym, czy chcecie komuś wybaczyć, czy chcecie komuś dać drugą szansę, tak? Karty radzą, że taka sytuacja może mieć miejsce, no więc stąd będzie potrzeba właśnie tego pustelnika, przemyślenia sobie czegoś, zastanowienia się mocno nad czymś, bo mogą tu być takie sytuacje, czy osoby, które wracają do was i w tym tygodniu, no i będziecie mieć troszeczkę dylemat, co robić w tej sytuacji. Do usłyszenia, cześć. Cześć Raczki, witam was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy sobie, jakie będzie wasze wyzwanie w tym tygodniu, co będzie przeszkadzało. Praca, miłość, rada, zobaczmy. Energia ogólna. Sprawiedliwość. Załatwianie spraw urzędowych, tak bym powiedziała ogólnie. Możecie też podpisywać jakieś umowy, więc tu mogą być jakieś kwestie właśnie rozstrzygnięć, być może sądowych, jakichś ugód, jakichś no, decyzji, podpisywanie umowy o pracę, dogadywanie się, negocjowanie. To są takie rozsądne decyzje, rozsądne rozmowy, ale karta urzędowa, urzędnicza bym powiedziała, więc tutaj jakieś takie właśnie kwestie papierkowe, może jakieś rozmowy w sądzie z radcami, z osobami na stanowiskach, z sędziami, komornikami, adwokatami, prawnikami, no gdzieś tutaj takie kwestie. No i tak jak mówię, racjonalne rozwiązania, racjonalne, sprawiedliwe wyjście z sytuacji. To karta, która mówi w tym tygodniu, że to, co zrobiłeś, to właśnie no, zbierzesz tego plony, tak? I stąd sprawiedliwość. Więc można by powiedzieć też, że no właśnie, wraca do was coś,
Jeżeli coś tutaj zaniedbaliście, no to wrócą skutki tak tego zaniedbania, ale jeżeli coś tutaj załatwiliście, no to będzie się, to powinno być ok, tak? To będzie też tak sprawiedliwie wszystko, więc no taki powrót takiej sprawiedliwości bym powiedziała. No zobaczmy, co będzie wyzwaniem. Podjęcie jakiejś decyzji, kochankowie, to dylemat. Zastanawianie się nad czymś, trudna decyzja w tym tygodniu przed Wami, może mieć związek z kwestiami urzędniczymi, właśnie tak jak tu mówiłam, jakimiś umowami, podpisami, podpisywaniem czegoś. Możecie się nad czymś mocno zastanawiać, chcecie podjąć mądre, słuszne decyzje, ewentualnie ktoś podejmuje i daje Wam jakąś opcję, i Wy musicie decydować. Trudne, trudne wybory przed Wami, wyzwaniem. Będzie, przeanalizuj wszystko i podejmij rozważną, słuszną decyzję, ale przemyśl skutki swojej decyzji na tej zasadzie. Pomyśl o konsekwencjach. To jest wyzwaniem. Przeszkadzać Wam będzie słońce. Powiem tak, może to być ważny tydzień dla Was, raki. A macie same na razie duże arkana. Więc to może być naprawdę ważne. Ważne kwestie tu mogą się toczyć w tym tygodniu, jakieś rozstrzygnięcia. Co przeszkadzać Wam będzie? Ja bym powiedziała, że z jednej strony mogą tutaj, nie wiem czego mogą dotyczyć te kwestie prawne, kwestie mogą być związane z dziećmi, dylematy jakieś, no i tutaj właśnie przeszkodą. Może być jakaś rodzina dzieci, tak? Może być przeszkodą też taka, ja bym powiedziała, łatwowierność. Tu chcecie podjąć jakąś decyzję, ale na przykład dalej w coś wierzycie, więc tutaj jest jakaś taka, ja bym powiedziała, złudna nadzieja, ewentualnie i to was blokuje, że gdzieś macie, może tak, za bardzo ufacie komuś, więc gdzieś tutaj, dlatego powiedziałam łatwowierność. Może ktoś was będzie próbował do tego, żebyście nie podejmowali decyzji, tak? Więc tutaj też będzie ktoś was chciał odwieść od tego. Wyzwaniem jest podjęcie decyzji w końcu, zdecydowanie się, wybranie czegoś. Natomiast, no tak jak mówię, no przeszkadzać może też być przeszkodą jakiś wyjazd. Że gdzieś wyjedziecie i nie będziecie mogli podjąć decyzji. No, tak jak mówię, łatwowierność, że za bardzo wierzycie komuś, albo że się zmieni, albo że będzie wszystko dobrze. Więc tutaj gdzieś taka kwestia się pojawia, że możecie podchodzić zbyt łaskawie do tutaj tego wyboru. Może tu trzeba właśnie podejść w ten sposób, jak tu jest karta sprawiedliwości. Rozważnie, sprawiedliwie, zdecydowanie. Kierować się nie jakimiś odczuciami, emocjami, tylko właśnie rozsądkiem i podjąć się trudnego wyboru, ale podjąć się tego, wybrać, a nie kierować się tutaj właśnie jakimiś sentymentami, dzieciństwem, jakimiś wspomnieniami, być może dobrymi, a jakimiś takimi, ja bym powiedziała, no, sentymentami. Trzeba podjąć jakąś taką mądrą, powiedzmy, decyzję po męsku, tak? O, na tej zasadzie. No dobra, praca. Zobaczmy, jak tam wasza praca w tym tygodniu. Trójka monet i sąd ostateczny. No, powraca do was coś. Albo jakaś propozycja. Ktoś coś już tutaj mówił o jakiejś współpracy. Ktoś coś mógł proponować. Jakaś oferta. Może to wy komuś coś proponowaliście. I tutaj tak jakby jest powrót tego. Tutaj tak jakby wraca. Albo wracacie do jakiegoś starego projektu, jakichś starych przemyśleń albo starej pracy już, w której byliście. Więc coś, co już znaliście, możecie wracać do ludzi, z którymi już kiedyś też chcieliście współpracować lub współpracowaliście. Jakieś klienci, do których wracacie, jakieś kwestie, no, takich powrotów, czyli jakiegoś tematu, który już wcześniej został podejmowany w pracy i to jest powrót do tego. Także tutaj jakieś takie kwestie. Może trzeba z kimś coś uzgodnić, przegadać, pogadać w pracy, a podjąć jakieś też decyzje, bo tutaj też jest karta wyboru w pewnym sensie i tutaj ta karta, no właśnie, mówi, no, że jeżeli tu się coś nie udało wcześniej, no to może warto jeszcze raz spróbować, tak? Więc gdzieś tutaj takie jakieś kwestie, ale dotyczące współpracy, czyli tu w pracy będzie chodziło o jakieś kontakty, lub tak jak mówię, ktoś wam jakąś propozycję już składał, albo wy komuś i to powraca. Ktoś powiela tą propozycję, albo no, nie odpowiedzieliście na jakąś propozycję współpracy i tutaj ona powraca w tym tygodniu. Miłość, relacje,
Król kielichów oraz karta sześciu kielichów. No, te sentymenty w tym tygodniu, tu może być bardzo miło. W takim kontekście, że z partnerem możecie miło spędzać czas, możecie rozmawiać o przeszłości, o dzieciństwie, może tutaj są rozmowy z rodzicami, z ojcem, gdzieś jakieś wspomnienia, możliwe nawiązanie kontaktu z kimś z przeszłości, ktoś może się do was odezwać z przeszłości, może to wy nawiążecie kontakt z kimś, nie wiem, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką z dzieciństwa. Więc tutaj jest takie, no bardzo sentymentalnie się to pokazuje. No i miłe, powiedziałabym, wieczory, miłe takie wspomnienia. Na przykład, nie wiem, z partnerem, jak się poznaliście, jakieś takie różne tutaj kwestie, bym powiedziała. Jeśli pytacie, czy możecie kogoś poznać, no to powiedziałabym, że raczej ktoś z przeszłości, ktoś, kogo znacie, gdzieś w tym tygodniu ta przeszłość, to się powracają jakieś takie momenty do was, ale jest taka szansa, ale ja myślę, że bardziej to już jest osoba, którą znacie. Może to być osoba, która już jest zajęta. Czyli ma kogoś. No dobra, a rada? Rada na ten tydzień dla was to dziewiątka buław. Czyli bądź asertywny, bądź stanowczy. Podejmuj decyzję. Odcinaj się od tego, co ci się nie podoba, co ci się nie odpowiada, nie służy, ale postępuj według jakichś reguł, zasad. Nie powielaj starych błędów. Właśnie ucz się na tych błędach, tak? Wyciągaj wnioski, po prostu wyciągaj wnioski z tego, co się wydarzyło już kiedyś. Nie pozwól się ponownie skrzywdzić, bądź, tak jak powiedziałam, asertywny, stanowczy, wytrwały w swoich decyzjach. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, Lwy, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem, co będzie przeszkadzało w tym wyzwaniu, co w pracy, miłości, jaka rada. Zacznijmy od energii ogólnej. Lwy, papież, czyli w tym tygodniu rodzina. Rodzina może być ważna, może będziecie doradzać kogoś w jakichś sprawach. Może być tak, że będziecie potrzebować takiej duchowości, więc gdzieś tu mogą wracać kwestie wiary. Oczywiście to może być karta, która, znaczy energia taka to jest, która mówi też oczywiście o jakichś być może spotkaniach rodzinnych, o jakichś sakramentach, więc może jakieś chrzciny w tym tygodniu, może wesele na przykład się odbywać jakieś u was, może jesteście zaproszeni do kogoś na wesele. Kwestie rodzinne, kwestie wiary przede wszystkim i powiedziałam też dla niektórych być może jakieś decyzje dotyczące studiów, kształcenia się. No i przede wszystkim jeszcze też taka kwestia jedna jakichś, takich tradycji. Więc tutaj jakieś takie podejmowanie decyzji według właśnie jakichś zasad, które się wyniosło z domu, według jakiejś tradycji, według której się było wychowywanym. Więc takie jakieś tutaj kwestie tego typu. Co będzie wyzwaniem? Zobaczmy. Dwójka monet. Dwójka monet to jest balansowanie. Wyzwaniem będzie może dla niektórych też niepożyczanie pieniędzy, dla innych wyzwaniem może być taka organizacja w tym tygodniu, żeby właśnie podołać, żeby tutaj sprostać wszelkim obowiązkom, jakie będą, bo to się pokazuje, że może być dużo, może się dużo dziać. Może trzeba będzie właśnie sprostać wielu obowiązkom, wielu zadaniom. No więc stąd ten balans, zorganizowanie czy organizowanie sobie tego w taki sposób, żeby właśnie podołać tutaj różnym kwestiom, różnym sprawom. Co będzie przeszkadzało? Król buław. Czyli może tu być ktoś, mężczyzna jakiś, to może być ktoś z żywiołu ognia, baran, lew lub strzelec, on może wam przeszkadzać przy podejmowaniu waszych decyzji. To może być szef w pracy, który będzie dawał coraz więcej zadań, albo będzie wam przeszkadzał w realizacji waszych jakichś projektów, przedsięwzięć. Może być tak, że macie drugą pracę i tutaj jakiś szef będzie wam przeszkadzał a propos tej drugiej pracy, tak, żebyście tam nie szli, nie wiem, bo tu jest dużo do zrobienia, więc gdzieś tutaj jakieś takie kwestie mogą być na przykład. Ale to może chodzić również, o jakieś inne sprawy być może.
Może chodzić o jakieś decyzje, że blokować was może jakaś decyzja. Tutaj byście chcieli coś, na przykład podpisać, tak? Mówiłam, żebyście nie brali jakiegoś kredytu, no i tu ktoś może, jakiś przedsiębiorca, bankowiec może was namawiać, tak? Więc gdzieś tutaj dwójka monet mówi, żeby nie brać, bo tutaj będzie ciężko ze spłatą, więc to może być wyzwaniem, a tutaj jednak no, blokuje, czyli namawia was. Weź, weź. Karty mówią, nie bierz, bo nie spłacisz tego. To jest zły czas na kredyt. Weź, tak? Także tutaj na tej zasadzie to może być też tak. Okej, okay, a co w pracy? W pracy czwórka buław oraz karta dziewięciu buław. No to tutaj w pracy stabilizacja, stawianie warunków, ale w pracy stabilnie. Stabilnie może być tak bezpiecznie, jakaś praca, wykonywanie według jakichś zasad, według jakichś reguł, według jakichś obowiązków. To się pokazuje asertywność, obowiązkowość, też ambitność, wytrwałość, więc solidność. Więc tutaj o pracę nie ma się co martwić, jest tutaj stabilnie pokazana. Niektórzy z Was mogą odcinać się od jakichś kwestii, które Wam nie służą w pracy. Możecie się tutaj stawiać, powiedzieć, że nie, jeśli mi coś tu nie pasuje, to na przykład nie pozwolę sobie na to, więc gdzieś tutaj takie kwestie, ale możecie też stawiać jakieś granice, czyli ktoś może chcieć wam, no właśnie, dawać coraz więcej zadań, a wy tutaj powiecie, hola, hola, nie, 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 tak nie da rady. No więc tutaj gdzieś jakieś takie stawianie, tak? Granic, no zresztą mówiłam przy wyzwaniu, że jakaś organizacja taka, żeby podołać wszystkiemu, że to jest wyzwanie, tak? No i tutaj też pokazuje się to w dziewięciu buław, że tutaj twarde zasady, których nie chcecie łamać. Miłość, relacje, karta świata oraz karta gwiazdy, a więc jakieś spełnienie może być tutaj jakaś podróż marzeń w relacji z partnerem na przykład. Może wam zrobi niespodziankę i będzie jakaś podróż na przykład. Może wykupił jakąś podróż, więc tutaj też jakieś takie kwestie. Możliwe, że karta świata to też jakieś zamknięcie, to też wiara w to, że będzie dobrze, że coś tutaj się zacznie. No, może chodzić o nawiązywanie nowych relacji, więc tutaj faktycznie pokazuje się, że możecie poznać kogoś w tym tygodniu, kogoś, do kogo serce wasze mocniej zabije. Natomiast jeśli chodzi o relacje, osoby, które są w relacji, no to tutaj się pokazuje również kończenie czegoś, ale również rozpoczęcie jakichś nowych etapów, nowych okresów. W każdym razie przy karcie gwiazdy, no to jest taka karta, która mówi o tym, że się błyszczy, więc tutaj faktycznie partner może zwracać na was więcej uwagi w tym tygodniu. Możecie być w ogóle zauważalne, czy jesteście w relacji, czy nie, no to tutaj też możecie błyszczeć w tym tygodniu, więc mężczyźni mogą zwracać na was uwagę większą. No więc powodzenie, tak, pokazuje się w kartach. No i a w relacjach rozmowy, komunikacja bardzo szeroka. Tu poznawanie nowych ludzi jest pokazane, jakieś wyjazdy, być może zagraniczne. No i wszystko powinno się układać bardzo pozytywnie, tak naprawdę. No i karta Rada to król monet, czyli karta, która mówi o też o stabilizacji, o rodzinie, że rodzina jest ważna, że warto o nią walczyć, że partner może być wsparciem, ojciec może być wsparciem, że możecie osiągać wiele w pracy, więc tutaj też karta rozmawiaj z szefem być może, no doradztwo takie, tak? Okazują się mądre, słuszne decyzje, więc tutaj warto też rozmawiać, rozważać jakieś kwestie. No i też tutaj stawiać na partnera, na jakieś z nim rozmowy. On może wam w czymś tutaj też pomóc, wspomóc was na przykład też. To może być też jakiś przyjaciel, tak? Więc też, który wam pomoże, doradzi. Tu jest doradztwo pokazane też. W papieżu również rodzina, doradztwo. No i tu partner się pokazuje, więc no. Więc warto słuchać w tym tygodniu właśnie tych mężczyzn, którzy są najbliżej was. Do usłyszenia. Cześć. Cześć panny, witam was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy sobie, co będzie waszym wyzwaniem, co będzie przeszkadzało w tym wyzwaniu, co w pracy, miłości, jaka rada
Zacznijmy od energii ogólnej. No, piękna energia się pokazuje w tym tygodniu dla Was. Dwójka kielichów, czyli harmonia w relacjach, w związkach, być może zakochanie. Dla niektórych zakochanie, poznanie prawdziwej miłości. Dla innych osób mogą być jakieś podpisywanie jakichś korzystnych umów. Dla kogoś innego tutaj w tym tygodniu może być właśnie harmonia w relacji, dogadywanie się, wyjaśnienie sobie jakichś problemów, jakichś tam konfliktów między sobą. Więc no, to jest taka chemia między dwojgiem ludzi też, więc jakieś tutaj takie zauroczenia, tak jak powiedziałam, motylki w brzuchu, miłość, zakochanie. No więc piękna energia, zwłaszcza dla osób, które no, mają się ku sobie, czy coś tutaj planują. No więc no, możecie w tym tygodniu, ci, którzy są zakochani, przenosić góry, bym powiedziała, tak? Dobrze, zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem w tym tygodniu. Rycerz Mieczy, pokonanie jakichś właśnie dyskusji, pokonanie jakichś problemów, kłopotów, zapobiegnięcie być może jakiemuś chaosowi. A może chodzić o to, żeby właśnie nie było tego chaosu w tym tygodniu, czyli no, można by powiedzieć, że. Jakieś dogadanie się, wyjaśnienie sobie czegoś, przedyskutowanie jakichś kwestii, ewentualnie jeśli są jakieś takie sytuacje, czy też są takie kwestie, które Was w mocny sposób rażą, które nie dają Wam spokoju, które Was tak pobudzają negatywnie, to jest kwestia tego, żeby sobie to wyjaśnić, żeby nie było jakichś konfliktów, nieporozumień. No więc tutaj takie, powiedziałabym, zapobiegnięcie jakiemuś właśnie chaosowi, zapobiegnięcie jakimś niepotrzebnym dyskusjom, niepotrzebnym wdawaniem się w coś, w jakąś kłótnię, awanturę, więc tutaj kwestia będzie właśnie porozumienia. Natomiast zobaczmy, co będzie przeszkadzało. Jakieś zakończenie, 10 mieczy. Ktoś może nie chcieć z kimś rozmawiać. Czyli tu może być tak, że pomimo chęci, pomimo tego, że ktoś tu chce zapobiec czemuś, albo na przykład no, nie dopuścić do czegoś, więc tutaj może chodzić też o trzecią osobę, na przykład jeżeli w relacji się tu układa bardzo dobrze, a ktoś tu próbuje zamieszać, tak? Pojawia się jakaś trzecia osoba i próbuje gdzieś mieszać w tej relacji, popsuć tą relację, na przykład ewentualnie jakąś umowę, przeszkodzić w podpisaniu wam jakiejś umowy, no to pokazuje się, że blokować was będzie jakieś zakończenie, jakieś trudne przeżycia być może. Możliwe, że chcecie komuś dać szansę, że wy nie widzicie w kimś czegoś złego, tak? I stąd tutaj to, że ktoś was już zranił ileś razy. Dalej wybaczacie na tej zasadzie, więc gdzieś tutaj może być taka kwestia, że możecie nie chcieć czegoś, no właśnie, zakończyć, odciąć się od kogoś. Więc tutaj, no, blokada, powiedziałabym, że jest w was tak naprawdę. Od was zależy, jak ta sytuacja się potoczy, jak na nią zareagujecie, jak odbijecie tą piłeczkę po prostu. Bo mam wrażenie, że no właśnie, blokować was może chęć ponownego wybaczenia komuś, chęć ponownego zaczęcia, na przykład, nie wiem, z tą samą osobą. A jeżeli na przykład mieliście jakiś flirt i on się gdzieś zakończył, to tutaj znowu ktoś może wrócić, znowu chcieć próbować wam namieszać, wam się to już zaczęło układać, na przykład w waszej relacji, a tu ktoś może chcieć znowu, no właśnie, przypomniał sobie o was i próbuje namieszać znowu i wy tutaj blokujecie się, przeszkadza wam to, że może. A może jeszcze szansę mu dam, a może tak fajnie było. Więc gdzieś tutaj takie kwestie mogą być, na przykład, mogą się pojawiać. Możecie nie dopatrywać się czegoś złego w jakiejś sytuacji, możecie bardzo chcieć wybaczyć komuś tutaj jakieś takie kwestie. No dobrze, zobaczmy w takim układzie pracy, co się dzieje w pracy. Karta Głupca oraz karta Słońca. Pięknie w pracy, powiem Wam szczerze, bo i dla osób, które szukają pracy, no to tutaj podpisywanie umów, no rewelacja, dostajecie pracę w tym tygodniu, tylko idźcie na tą rozmowę, coś róbcie w tym kierunku, działajcie. No bo tutaj też wyzwaniem dla niektórych może być właśnie
postawienie się, tak, że idę, że nie siedzę i czekam, jeśli mówimy tutaj o znalezieniu pracy dla kogoś, tak, wyzwaniem, tylko faktycznie działam w tej kwestii, jestem aktywna, bardzo aktywna nawet tutaj przy tym rycerzu, nie daję za wygraną, tak, więc gdzieś tu próbuję i mi się to udaje, tak naprawdę. Bo pokazują się nowości, pokazuje się nowa praca, pokazuje się zadowolenie z tej nowej pracy. Może być nowe stanowisko, jakieś dla kogoś, kto już pracuje, podpisanie jakichś korzystnych umów, nowi klienci, nowi kontrahenci, nowe przedsięwzięcia, nowe projekty, jakaś podróż służbowa, wyjazd. Ktoś może faktycznie w tym tygodniu też udać się na jakieś wakacje, wypoczynek, jakiś urlop. Ale pokazują się też tutaj nowości, zadowolenie, więc zadowolenie, no i sukces. Tu może chodzić o pracę z dziećmi też, więc jak ktoś stara się nie wiem, w szkole, w przedszkolu, o pracę na jakichś koloniach, półkoloniach, no to tutaj też jest taka możliwość ją dostać i będziecie zadowoleni, spełni wasze oczekiwania tutaj. Ta praca, nawet powiedziałabym taką jedną rzecz, że dla niektórych osób może być tak, że w tej pracy, jeśli szukacie, to poznacie kogoś, kim się zainteresujecie lub ten ktoś wam się zainteresuje. Więc tutaj możliwe takie kwestie też. Bardzo pozytywnie praca się pokazuje. Zadowolenie, może nowe projekty, tak jak mówiłam. Sukces się pokazuje, więc bardzo dobrze. Jeśli chodzi o relacje, zobaczmy. No tak, te trójkowe relacje faktycznie tutaj mogą się pojawić, bo tu coś było w przeszłości, czyli tak jak wam mówiłam, nie chcecie czegoś, komuś chcecie ponownie wybaczyć, nie chcecie czegoś zakończyć, może to was blokować właśnie i że pozwolicie sobie ten chaos wprowadzić. No niektórzy pewnie sobie pozwolą, patrząc na te karty, inni sobie tego nie pozwolą, nie zrobią tego. Pokazuje się piątka kielichów i trójka kielichów, karty, które mówią o pewnym pokonaniu problemów, o tym, że idzie się dalej, że się komuś wybacza coś. Tylko tak jak mówię, ten ktoś tu może próbować wam znowu mieszać w życiu w tym tygodniu. Pokazuje się, że niektórzy z was mogą wyjść, ja bym powiedziała, że wyjdziecie z jakiejś właśnie depresji, że wyjdziecie, może nie tyle, że zapomnicie o jakiejś relacji, która się zakończyła, czy o jakichś przykrych kwestiach, ale no w jakiś sposób na jakiś czas uda wam się troszeczkę o tym zapomnieć, bo pokazuje się to przy trójce kielichów, która oznacza sukces, zadowolenie i świętowanie, cieszenie się z czegoś. Więc albo ktoś was wyciągnie z tego właśnie, zaprosi was gdzieś, pójdziecie ze znajomymi gdzieś i zapomnicie na tej zasadzie takie chwile zapomnienia. Więc gdzieś tutaj takie kwestie się pojawiają. Pokazują się też imprezy, pokazują się rozmowy, pokazuje się to, że możecie uczestniczyć właśnie w jakiejś imprezie, w jakimś spotkaniu bardzo miłym, fajnym, z którego będziecie zadowoleni. Niektórzy z was no, mogą coś tu przeżywać jeszcze, jakieś rozterki, jakieś niedogadywanie się, ale tak jakbyście, mówię, porozmawiali i dojdziecie do dobrych rezultatów, do wniosków. Wyjaśnicie sobie pewne sytuacje, bo tutaj też są kwestie wyjaśnień pokazane. Jeżeli pytacie, czy kogoś możecie poznać, no to już wspominałam, że macie dwójkę kielichów jako energię ogólną, więc tak, jest taka szansa, tylko zostawcie przeszłość za sobą. Nie bierzcie jej do teraźniejszości, do przyszłości, tak bym powiedziała. Zajmijcie się tym, co teraz. Możecie poznać kogoś na jakiejś właśnie imprezie, może wśród znajomych, może na jakiejś uroczystości rodzinnej, może gdzieś, gdzie będziecie w jakimś, jeśli idziecie, nie wiem, z koleżankami gdzieś do jakiegoś baru, nie wiem, na jakąś kawę, no to może tam właśnie będzie ktoś. I są tutaj takie możliwości i opcje. A w relacjach, no to już wspominałam też, że ogólnie zadowolenie, tylko nie myślcie o jakichś przykrościach. Jeśli chodzi o radę, Pazik Buław mówi o jakiejś informacji, wiadomości, która może być dla was ważna, istotna, ale może mówić właśnie też o jakichś nowych propozycjach, ofertach, które warto przyjąć. No i tu widać też te nowości. Może mówić o nowych ludziach, którzy pojawią się w waszym życiu w tym tygodniu. No i o tym, żeby wykorzystywać właśnie te okazje, szanse, które się pojawiają. No i wykorzystać jakieś informacje, wiadomości, które do was no, mogą przyjść w tym tygodniu. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wagi, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy, co dla Was, co będzie wyzwaniem, co będzie Wam przeszkadzało w osiągnięciu Waszego wyzwania. Praca, miłość, rada. Zacznijmy od energii ogólnej. 9 monet. 9 monet to karta, która mówi o tym, że cieszycie się w tym tygodniu z tego, co macie.
z sukcesów jakichś, ze swojej pracy, z tego, że coś sprzedacie, coś kupicie, no, zrobić jakieś inwestycje, być może podejmiecie się jakieś inwestycje, jesteście z tego dumni, jesteście zadowoleni, to przynosi wam szczęście. Może być tak, że niektórzy z was cieszą się po prostu z tego, że są sami. To jest karta singla, po prostu. No zobaczmy. Co będzie wyzwaniem? O, wzięły mi się dwie karty. No dobrze, skoro się wzięły dwie karty, to tak też je potraktujmy. Trójka kielichów oraz pazik buław. No to powiedziałabym, wyzwaniem może być jakaś informacja, wiadomość. Może być coś tutaj nowego. Może być właśnie cieszenie się z czegoś, być może z jakiegoś zainwestowania, może tutaj jakaś premia, jakieś dobre informacje, które mogą przynieść jakiś sukces. Czyli, tak jak mówiłam, jeśli inwestujecie, na przykład tym się zajmujecie, no to tutaj możliwe, że wyzwaniem będzie cieszyć się z tego sukcesu, który jest. Tu jakieś informacje mogą wam pomagać w tym. Jakieś nowe rzeczy. Może chcecie inwestować albo zaczynacie nową pracę, więc tutaj również pokazuje się właśnie w wyzwaniu jakaś nowa oferta, żeby ją przyjąć, że będziecie zadowoleni z jakiejś nowej oferty. Może na jakimś spotkaniu warto słuchać, co ludzie mówią. Jeśli idziecie na jakieś spotkanie, rozmawiacie z ludźmi, ewentualnie tu jakaś jest rozmowa wśród znajomych, przyjaciół, w pracy, no to słuchajcie, co ludzie mówią, bo tutaj jakieś informacje do was mogą być, dla was mogą być bardzo ciekawe. Może będzie można je jakoś wykorzystać dla was, więc gdzieś tutaj wyzwaniem jest: wsłuchuj się w to, co ludzie mówią, ciesz się. Idź na jakąś też tu imprezę, tak? Idź, jeśli będzie jakieś zaproszenie na jakąś, coś tu będzie się działo, czy w domu, czy wśród znajomych, przyjaciół, w gronie zawodowym, idź. Idź na tą imprezę, tu coś możesz się dowiedzieć, możesz dostać jakąś propozycję. Więc warto, warto skorzystać tutaj właśnie z tego spotkania. To może być jakaś randka. To tak nagle też może wyjść. To może być coś nagłego, to spotkanie. To może być coś nieplanowane. Ale warto na to iść, warto skorzystać z tego zaproszenia, które dostaniecie w tym tygodniu. No i dla innych osób, żeby się cieszyć, cieszyć się z tych sukcesów, które tutaj są i podejmować jakichś nowych wyzwań, czegoś nowego, będziecie zadowoleni. Przeszkadzać wam może królowa monet, czyli tutaj może być propozycja nowej pracy, może być propozycja jakiegoś dodatkowego zlecenia, dodatkowego zdobycia jakichś funduszy, tak? Bo przeszkadzać może wam szefowa, która może nie chcieć wyrazić zgody na to, której może nie być na rękę to, że wy tutaj myślicie o jakichś swoich biznesach, swoich przedsięwzięciach, więc no i to może nie pasować. Może być tak, że przeszkodą w ogóle może być, ja bym powiedziała, jakaś stabilizacja, więc tutaj być może wyzwaniem może być jakaś kwestia zaryzykowania czegoś, bo coś nowego się pojawia, tak? Nowa oferta, nowa propozycja, zaryzykuj, tak? Idź w to, ciesz się tym, a tutaj macie stabilność pokazaną, więc no, może być tak, że przeszkadzać wam będzie ta stabilność, że jednak nie będziecie chcieli zrezygnować z tego, co jest, co macie, na rzecz tu czegoś nowego, nawet bardzo kuszącego i pięknie wyglądającego, więc tutaj no, będzie was trzymała jednak taki rozsądek, bym powiedziała, ta stabilizacja finansowa, dobra sytuacja, materialna też, tak? Więc gdzieś tutaj ryzyko, no, nie za bardzo może wchodzić w grę. No ale wyzwaniem jest, by się podjąć tego. No zobaczymy, co zrobicie. Praca. No praca. No to w pracy może być tak sobie. Z tego względu, że piątka pokazała się monet i dziesiątka kielichów. Może być tak, że pomimo miłej, fajnej atmosfery tego, że lubicie spędzać czas w pracy, lubicie to, co robicie, może być tak, że nie przynosi to jakichś efektów, zysków. Stąd może nowa propozycja. Może to wy sami szukacie czegoś, jakichś innych rozwiązań, ale no trochę gdzieś tutaj wam szkoda tego, co już udało się osiągnąć. Bo tu się pojawia tak, że tu coś jest fajnego w tej pracy, coś, co was trzyma, i to może być właśnie, tak jak mówię, jakaś atmosfera, ludzie, z którymi pracujecie. Tu może być kwestia szefa, który jest fajny i idzie się z nim fajnie dogadać też.
Natomiast pokazuje się pięć monet, jakieś niezadowolenie z czegoś, powiedziałabym, że może chodzić o pieniążki. Może chodzić o to, że jesteście niedoceniani, na przykład przez szefa. Atmosfera jest fajna, ludzie są fajni, ale wy nie jesteście doceniani. Może to, że nie dostaliście jakiejś premii, a może zmniejszyła się ilość kontraktów, kontrahentów. Co z tego, że fajni, jest satysfakcja z tego, nie wiem. Macie swój zakład kosmetyczny i uwielbiacie to, co robicie, ale na przykład no, klientów nie przybywa. Bywa, albo no, jest okres taki wakacyjny, więc dużo ich wyjeżdża, więc może nie być tyle zleceń, tyle klientek, tyle klientów, tak? No tutaj takie kwestie i to jest niezadowolenie właśnie, że jest jakiś taki przestój może. To jest tylko tygodniowe czytanie. Więc mogą być takie kwestie. Powiem tak, w pracy zarówno niezadowolenie, jak i zadowolenie się pokazuje, ale tak jak mówię, z różnych rzeczy. Częściej jesteście niezadowoleni z pewnych kwestii, ale zadowoleni jesteście z innych, więc jest tak pół na pół, bym powiedziała. Dla innych osób może być niezadowolenie. No tutaj może być również jakiś brak na przykład kontaktów, bo faktycznie no jest to okres urlopowy, może w pracy sami jesteście, może jacyś przyjaciele, ludzie, z którymi utrzymujecie kontakt, z którymi pracujecie, powiedzmy, biurko w biurko, na przykład gdzieś jadą, tak, bo idą na jakieś wakacje, więc gdzieś tutaj coś takiego i stąd ten poczucie braku, tak, poczucie takiego osamotnienia, no, że nie jest tak fajnie w tym tygodniu, jakby mogło być. No to tak się to pokazuje dla osób, które szukają pracy. No, powiedziałabym, że możecie gdzieś pójść na jakąś rozmowę, ale nie do końca możecie być zadowoleni z tej rozmowy. Relacje, umiarkowanie i karta kapłanki. W relacjach powiedziałabym relaks, stabilność, w relacjach taka bierność, nic takiego się nie dzieje, raczej będziecie spędzać miło, przyjemnie czas, może wyjazd jakiś, urlop, właśnie jakieś spa, masaże, jakiś basen, sport jakiś, gdzieś na łono przyrody, możecie pojechać gdzieś nad jakąś wodę, rzekę, morze. No i bierność, czyli taki odpoczynek, bym powiedziała, relaks, tu nie ma jakichś takich napływów uczuć, tu nie ma jakichś no, zaproszeń gdzieś czy coś. Nie, to jest raczej takie spokojne spędzanie czasu, bardzo miłe zresztą. Raczej odpoczynek, relaks. Tu bierność się pokazuje. No, także jakieś rozmowy na przykład na wysokim poziomie, czyli możecie rozmawiać z swoim partnerem o wszystkim. Kontakt dobry, jeśli chodzi o rozmawianie, w ogóle o konwersacje, rozmowy, to bardzo dobrze się pokazuje. Natomiast, tak jak mówię, bardziej odpoczynek, relaks. I niż jakieś tutaj namiętność, tak? Nie widzę tej namiętności. Jeżeli pytać, czy kogoś możecie poznać, no to tutaj raczej tak spokojnie bym powiedziała. Raczej, jeśli tak, to właśnie gdzieś spędzając czas w taki sposób wypoczynkowy, to tak, może być, ale myślę, że bardziej będziecie skupiać na sobie, na swoim odpoczynku, niż na jakichś nawiązywaniu nowych relacji. Raczej nie. No i dobra, zobaczmy kartę radę. Nie wracaj do tego, co było. Piątka kielichów. Myśl o tym, co teraz, o tym, co będzie, a nie o tym, co było. Nie rozpaczaj, nie przejmuj się jakimiś tutaj zdarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Czasu nie da się cofnąć, nie da się tych sytuacji powtórzyć. Trudno, zdarzyły się, to się zdarzyły, ale żyj tu i teraz, a nie przeszłością. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy sobie, co będzie Waszym wyzwaniem w tym tygodniu, co będzie blokowało wyzwanie, co w pracy, miłości, jaka rada. Energia ogólna tygodnia. 9 mieczy. Będziecie nad czymś mocno się zastanawiać w tym tygodniu, coś możecie przeżywać emocjonalnie, tak myślowo, myśleć nad czymś. No, po nocach możecie nie spać, coś może was denerwować i drażnić, jakaś sytuacja, że coś się nie kończy, że tu nie można z kimś porozmawiać o czymś na przykład. Więc coś tu nie będzie dawało spokoju. Może być tak, że będziecie wyolbrzymiać też pewne rzeczy. Może jakieś obawy macie, lęki i to do Was wraca w tym tygodniu i gdzieś Was, no tak powiedziałabym, dłamsi, nie daje Wam spokoju, tak? Więc nad czymś tutaj możecie się zastanawiać w tym tygodniu. Mocno, dosyć mocno, intensywnie nad czymś możecie myśleć. Wyzwaniem jest załatwienie tej sprawy. Królowa Mieczy. Może wyzwaniem będzie doradzenie się kogoś, kto się na tym zna, może pójście do prawnika, adwokata, załatwienie jakichś spraw takich urzędowych.
Może w końcu trzeba zakończyć jakąś sprawę. Coś tu ciągnie się i ciągnie, i może warto w tym tygodniu w końcu to przerwać, tak? Iść, załatwić, a nie cały czas myśleć nad tym, jak to zrobić. Może warto tutaj doradzić się jakiegoś specjalisty, kogoś, kto pomoże. No więc tutaj warto. No miecze się pokazują, czyli podchodzić do tej sprawy w sposób, po prostu w sposób wyważony, w sposób intelektualny, nie kierować się emocjami, tylko rozumem. Więc tak analitycznie podchodzić do pewnych rzeczy, podejmować decyzje, podejmować się wyzwań. Dla niektórych wyzwaniem może być kontrola w firmie, w pracy, no jakaś tutaj taka kwestia. I stąd też no, martwicie się, co będzie, jak to wyjdzie, blokuje was. No właśnie, blokuje was tutaj jakieś zaszłości. Sąd ostateczny się pokazał, czyli jeżeli macie do załatwienia tu jakieś sprawy urzędowe, które wam już no, nie dają spokoju, to tutaj blokować was mogą jakieś kwestie, no, że jakoś to będzie, może blokować was taki sposób myślenia. Może ktoś z rodziny wam powiedział, no tutaj jest doradzenie się specjalisty, a tu ktoś z rodziny wam powiedział, żebyście się tym nie przejmowali, żebyście to tak opuścili, tak? Po prostu, że tu nic nie będzie, nie wiem, że jakaś, nie wiem, kara może finansowa, tak? No, trudno mi powiedzieć, co to może to być urząd skarbowy, po prostu jakieś kwestie wyjaśnienia sobie czegoś z tym urzędem, więc tutaj możliwe, że blokuje was przed tym wyjaśnieniem sobie właśnie takie, no takie, czy ktoś, kto wam powiedział, żebyście zostawili tę sprawę samemu sobie, biegowi po prostu, tak? No, ale to wracam, to nie jest coś, co się zapomni, jeżeli to jest kwestia jakiejś tutaj, no zwłaszcza z jakimiś urzędami, wyjaśnienia sobie czegoś, no tego się nie zapomni po prostu. Ale blokować was może takie podejście, że jakoś to będzie, no, że jakoś to poukłada, no ale to wam nie daje spokoju. No i właśnie, może warto to załatwić w tym tygodniu, żeby już mieć święty spokój, trudno, będzie co będzie, trzeba będzie ponieść konsekwencje jakieś, to się poniesie, tak? Ale już załatwić tą sprawę, a nie cały czas gdzieś tu blokować, że jakoś to będzie, no, że po prostu, no nie wiem, no, że coś tam zawaliliście, jakiś termin i samo się to rozwiąże. No nie rozwiąże się, bo to wróci jak bumerang, więc tak jak mówię, może warto tutaj pozałatwiać pewne sprawy już i mieć święty spokój, bo to wam coś nie daje tego spokoju. Praca. O, pokazały się od razu dwie karty. Król buław i rycerz kielichów. No więc tutaj są jakieś rozmowy z szefem, jakieś oferty, być może propozycja szefa, może będziecie zmieniać stanowisko, może to wy będziecie coś proponować, może to wy jesteście na jakimś stanowisku i będziecie proponować tutaj komuś coś, jakaś oferta, propozycja. Może być nowa praca, może tutaj ktoś być na iść w tym tygodniu na rozmowę kwalifikacyjną, może znajdziecie fajną ofertę pracy tutaj również. No a dla osób, które pracują, no to może być faktycznie jakieś rozmowy z szefem, rozmowy z osobami takimi no, na wysokim szczeblu, jakimiś przedsiębiorcami, jakimiś biznesmenami. No i tutaj jakieś oferty, propozycje się też pojawiają. Może to wy wychodzicie z jakimiś też inicjatywami dogadania się na przykład, ale może być tak, że tu szef na przykład proponuje wam, czy jakiś inny ktoś proponuje wam na przykład zmianę pracy, żebyście podjęli się pracy u niej, u tej osoby też może tak być. No i stąd też to wasze zastanawianie się, ta dziewiątka mieczy, która mówi o tym, że myślę o tym cały czas, no nie daje mi to spokoju, zastanawiam się, zdecydować się, nie zdecydować się, bo tu jakaś oferta, propozycja może być. Coś tu się pojawia, może oferta jakiejś premii, może coś za coś, tak? Czyli stanowisko wyższe, ale więcej obowiązków. Więc coś tutaj może być takiego. I nad tym możecie się zastanawiać. Może chodzić o jakieś też rozmowy z jakimiś klientami, no takie rzeczy. Załatwianie czegoś po prostu w pracy. Miłość, relacje, król, monet i po prostu głupiec. Czyli no też powiedziałabym,
że tutaj pojawić się może, karty mogą mówić tu bardziej o kimś, kto jest w stałym związku, w relacji, więc tutaj też jakieś nowe kwestie, nowe sprawy, być może podróż, nad którą się zastanawiacie, gdzieś trzeba przeorganizować wszystko, więc tutaj też myśli cały czas krążą o tej podróży z partnerem na przykład. Może chodzić o wyjazd partnera gdzieś, w jakąś, może być podróż, no może być podróż służbowa, jakaś delegacja, więc tutaj też jakieś kwestie, które nie dają wam spokoju. Może chodzić o kwestie związane z ojcem. Tak naprawdę coś nowego się tutaj dzieje, coś nowego jest przy partnerze pokazane i no właśnie, pytanie, co nowego, co ten partner wymyślił, bo u niektórych z was może być tak, że on poddał jakąś propozycję i stąd wasze myślenie nad tym. Stąd wyzwaniem jest to racjonalność, żeby podejść do pewnych spraw właśnie w sposób racjonalny, tak? No, blokować was może, no na przykład to, że już kiedyś podobna rzecz się wydarzyła, tak? Gdzieś być może popełniliście jakiś błąd i nie chcecie już teraz tego znowu, więc gdzieś tutaj kwestia, no, takiego tej analizy, przeanalizowania tej całej sytuacji, więc gdzieś tutaj takie kwestie. Mogą być rozmowy z partnerem na temat jakiegoś wyjazdu, może chodzić o jakieś nowe rzeczy, nowa praca jego, nowa kariera, no tutaj jakieś takie wokół niego nowości się pojawiają, może nowi ludzie po prostu wokół niego i trzeba by podejść do tego, coś wam tu nie daje spokoju, trzeba podejść do tego w sposób taki analityczny, przeanalizować, tak rozumem się pokierować, bym powiedziała. Jeśli pytacie, czy możecie kogoś poznać, tak, możecie kogoś poznać do stałego związku albo osobę, która jest już w związku. Radą, no radą jest 9 buław, czyli trzymanie się jakichś zasad, reguł. Nie przekraczajcie jakichś granic, nie pozwólcie, żeby ktoś przekroczył jakieś granice. Nie popełniajcie błędów, bądźcie asertywni, nie popełniajcie starych błędów, wyciągajcie wnioski z jakichś tam sytuacji, które miały miejsce w przeszłości, bądźcie asertywni i wytrwali w swoich postanowieniach. No i kierujcie się przede wszystkim tutaj jakimiś zasadami, regułami. Pozdrawiam, cześć. Cześć Strzelce, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem, co będzie Wam przeszkadzało. W tym wyzwaniu praca, miłość, rada. No i energia ogólna, karta siły, piękna karta. To karta, która mówi, że w tym tygodniu możecie mieć po prostu, no, takie pole manewru, powiedziałabym. Jakieś możecie stawać oko w oko z trudnymi sprawami, z trudnymi kwestiami, będziecie rozwiązywać problemy. Możecie jakieś pozbyć się swoich lęków, bo staniecie z nimi też oko w oko, tak? Może być tak, że niektórzy z Was będą się zajmować zwierzętami, może po jakiś wolontariat, może gdzieś będziecie się udzielać w schroniskach, a niektórzy będą uprawiać jakiś sport też, bo jest to też karta, która mówi o aktywności fizycznej. Możecie też kusić w tym tygodniu w ogóle swoją seksualnością, na przykład, tak, seksapilem, tym wyglądem, także tutaj również takie kwestie, ale siła to jest taki power do działania, to tutaj się chce załatwić wszystkie trudne sprawy i tutaj się ma te argumenty, żeby to załatwić, więc jak macie trudne sprawy, to nawet powiedziałabym, żebyście je załatwiali w tym tygodniu, bo macie dobrą kartę. Wyzwanie wasze. No właśnie, pozbądź się jakichś lęków z przeszłości. Może chodzi o powalczenie właśnie z jakimiś takimi stresującymi sytuacjami, może z jakąś depresją, stąd aktywność właśnie, udzielaj się, wyjdź do ludzi, wyjdź do świata, zacznij żyć, zacznij działać, tak? Taka siła. No i tutaj nie przejmuj się jakimiś sytuacjami, które miały miejsce, po prostu żyj tu i teraz. Tak? Nie przeżywaj tego, nie wracaj do tego, co było. Wiadomo, że trudne sytuacje, czy jakieś trudne związki, które się rozpadły, czy jeśli ktoś umarł na przykład, tak, przeżywa się to przez jakiś czas, ale bo wiadomo, na wszystko trzeba czasu. Natomiast karty mówią, że waszym wyzwaniem w tym tygodniu będzie właśnie wyjść do tego świata. Przestać się zamartwiać, przestać myśleć o tym, co było, tylko myśleć o tym, co tu i teraz. Być może właśnie pozałatwiać jakieś sprawy, które tu przez jakąś tą sytuację zaniedbaliście. Więc takie wyzwanie. A zobaczmy, a przeszkadzać będzie diabeł. Diabeł kuszenie, czyli
No, tu może chodzi o używki też, tak? Czyli na przykład nadmiar alkoholu. Wyzwanie będzie pokonaj to, no a kusić was będzie ciężko, bo wiadomo, że jeśli chodzi o jakiekolwiek nałogi, jest bardzo ciężko z nich wyjść. To nie jest takie, nie jest prosta sprawa, ale przy karcie sile możecie mieć na tyle mocy, siły, może być ktoś, kto was wspiera w tym wszystkim, w tym działaniu, bo to jest trudne działanie. No więc jest szansa pokonać, tak? Te swoje lęki, obawy, właśnie jakieś używki, jakieś tutaj nałogi. Jest szansa z tego wyjść, mimo iż tu mocno będą się was trzymały i kusiły, żebyście do tego wrócili. Może chodzić o toksycznych ludzi, żeby się po prostu ich pozbyć ze swojego świata. I też, żeby ich po prostu, no właśnie, usunąć, tak powiedzmy sobie. Żeby nie było, żeby już was nie męczyli psychicznie, czy nie zabijali tą toksycznością, bo tu widać jakieś takie kwestie depresyjne i może stąd też taka depresja na przykład, czy jakieś załamanie. Oczywiście przeszkodą, no, mogą być tutaj jakieś kuszenia, pójścia na skróty, pójścia przeciwko prawu, tak? Zrobienia czegoś niewłaściwego, coś, czego będziemy później żałować, to mogą być jakieś wyrzuty sumienia, żeby się ich pozbyć. Może zrobiliście coś, co po prostu nie daje wam spokoju, i dalej gdzieś ta sytuacja będzie tutaj krążyła nad wami, no właśnie, nie będzie chciała was wypuścić ze swoich rąk. Więc chodzi o to, żebyście w tym tygodniu starali się zrobić wszystko, żeby wyjść na prostą. Praca. Zobaczmy. Asmonet oraz 8 mieczy. Więc tutaj chodzi o to, żeby nie zamykać się na jakąś ofertę, propozycję w pracy, bo pokazuje się, że jeśli szukacie pracy, to jest jakaś propozycja, oferta, jakieś zlecenie. Może się okazać, że na przykład nie będą zarobki adekwatne do tego, co chcieliście zarobić. No i nie będziecie tacy, no możecie liczyć na dużo więcej, tak? Możecie liczyć w ogóle na jakieś zupełnie inne warunki niż dostaniecie, więc gdzieś tutaj jest niezadowolenie pokazane i zamykanie się raczej na te propozycje, więc może warto skorzystać, zacząć coś robić, działać. Więc tutaj może tak podejść do tej sprawy. Tu może być jakaś nowa oferta, możecie zaczynać coś nowego, nowy projekt na przykład, ale też tutaj tak jakbyście nikogo nie słuchali, tak jakbyście nie widzieli też całości. Czyli dobrze by było zobaczyć jednak, mieć taki obiektywny obraz całej sytuacji. Tu się zaczyna coś dopiero klarować, coś nowego, nowy pomysł, być może dopiero wdrażacie, ale już coś wam tutaj nie pasuje, już coś ten, nie chcecie, żeby wam ktoś doradzał, więc tutaj takie podejście macie, które warto by było pokonać, te 8 mieczy, bo to jest takie zamykanie się w swoich takich myślokształtach. Myślę, nie wiem, uważam, że powinnam zarabiać 10 tysięcy miesięcznie i ja nie pójdę do innej pracy, jak tyle nie dostanę. Na tej zasadzie, o, to jest coś takiego. I to, że ludzie wam tu w kółko mówią, słuchaj, no ale ty na razie zacznij tą pracę w ogóle, tak pójdź, porozmawiaj, no na razie na start dostaniesz 5 tysięcy, no może warto spróbować. Nie. A tu jest takie nie. Więc w tej 8 mieczy, więc to jest takie właśnie nie, bo ja sobie wymyśliłam, że będę zarabiała tyle i koniec, kropka. No więc dlatego możecie stracić fajne oferty. Więc warto wyjść z tego kręgu, bym powiedziała, takiego myślowego i brać to, co jest, bo tu się pokazuje coś fajnego. Asmonet to jest fajna karta. To nie jest karta, która mówi, że będzie wow, sukces od razu, że będą duże pieniądze, ale pokazuje się, że jest oferta, że ktoś tutaj może wam coś złożyć, jakąś ofertę, propozycję, że może być ciekawie, fajnie, że możecie coś zarobić, no, a was może to nie satysfakcjonować, po prostu. Więc gdzieś tu się pokazuje coś takiego. W pracy ogólnie też, powiedziałabym, że zamknięcie na jakieś projekty, jeśli ktoś wam tu będzie coś proponował, nie wiem, jakiś wyjazd, kurs, doszkalanie się, jakąś w zamian za premię, no to nie, to powiem tak, zachowacie się tak, jak będziecie uważali. Jeżeli uważacie, że nie chcecie, to nie skorzystacie z tego i nikt was nie przekona do tego. Więc tu w pracy może być taki ciężki tydzień dogadywania się z wami. Możecie, no niektórzy z was mogą nie chcieć ruszyć z miejsca, po prostu w pracy. Możecie chcieć tkwić w tym, co jest. Tutaj też takie coś się pokazuje. Miłość, relacje, cesarzowa i szóstka monet. Dobre karty, bardzo dobre karty w relacji. No, cesarzowa może mówić o ciąży,
siła, pociąg fizyczny, więc cesarzowa również jest bardzo taka pociągającą kobietą, więc tutaj faktycznie jakaś namiętność może pokazywać w relacji, bo tutaj się pokazują jakieś prezenty, może ktoś wam coś kupi fajnego, dostaniecie prezent, będziecie zaskoczeni, ktoś może o was powalczyć, jakiś mężczyzna, tutaj może fajnie się pojawiać, bo to jest taka karta brania, dawania, więc no, może być takie obopólna satysfakcja w relacji, dogadanie się jakieś, no tutaj nawet jakieś kwestie umów, powiedziałabym, w pracy, coś za, może w pracy, w relacjach, coś za coś, mimo iż brzmi to tak dwuznacznie, ale tak się to pokazuje tutaj. W każdym bądź razie takie kwestie dogadywania się. Jeśli pytacie, czy poznacie, czy możecie kogoś poznać, tak, jasne, możecie kogoś poznać, możecie tutaj dostać coś od kogoś, jakieś pieniążki, może być prezent, ktoś może was tutaj docenić. To może być też partner, no, w relacji może się dużo dziać, jest pokazana namiętność też. Więc myślę, że tutaj w relacjach będzie dobrze, no tak jak mówię, możecie wchodzić z kimś jakieś umowy. No dobra. Rada. Piątka mieczy, by się nie poddawać. No właśnie, by walczyć. Więc tak jak mówiłam wcześniej o tych nałogach, to walczcie. Walczcie o siebie, walczcie o swoje życie. Nie poddawajcie się. Piątka mieczy może mówić, radzić, że pomimo trudności, pomimo tego, że ktoś, przyjaciel, partner, ktoś wam bliski może wam wbić nóż w plecy, przysłowiowo oczywiście, to i tak się nie poddawajcie. Walczcie. Może być ciężko, może być trudno, ale w końcu się uda, wyjdziecie na swoje, będziecie zadowoleni z tego, więc tutaj jest pokazane walcz. Nie pozwól się stłamsić, nie pozwól się po prostu zniszczyć na tej zasadzie. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy sobie, jaki będzie Wasz cel w tym tygodniu, co będzie przeszkadzało go zdobyć, praca, miłość oraz rada. Zacznijmy od energii ogólnej. 5 mieczy. 5 mieczy to karta, która mówi o jakiejś porażce, o jakiejś klęsce, o jakiejś przegranej, o tym, że coś poszło nie tak, że jesteśmy rozczarowani, ktoś, no. Ktoś, no można powiedzieć, zadał nam taki cios poniżej pasa, można by tak określić. Jakaś sytuacja nas rozczarowała, coś tutaj nie poszło po naszej myśli, coś się nie udało. Więc to jest taka karta. Ale to jest też karta, która mówi o tym, żeby się nie poddawać, żeby mimo jakiejś przeciwności losu iść dalej do przodu. Zobaczmy w takim układzie, co będzie wyzwaniem. Może chodzić tutaj o partnerstwo, może chodzić o kwestie domowe, czyli możliwe, że w domu jakieś nieporozumienia, mogą to być nieporozumienia z matką, więc wartałoby je zażegnać. Może jakiś konflikt w rodzinie, więc też wyzwaniem by było porozmawiać, spróbować załagodzić ten konflikt, wyjaśnić sobie coś. No, próbować tutaj w jakiś sposób uniknąć dalszych nieporozumień. Może chodzić o partnera również, więc tutaj jakieś kwestie wyjaśnień z partnerem. Jeśli nie macie takiej sytuacji, bo też może być tak, że wszystko się układa w porządku, no to możliwe, że to jest przyjaciółka i tutaj jakieś takie kwestie. Jest jeszcze jedna rzecz. Królowa Kielichów może być lekarzem i tutaj być może wyzwaniem jest pójście do lekarza, przełamanie siebie, może ktoś tutaj nic z was nie chce. Nie chce pójść na jakąś kontrolę, nie chce iść do jakiegoś lekarza, a czuje, że powinien coś skonsultować, coś tutaj przebadać na przykład, to tutaj też wartałoby to zrobić w tym tygodniu. Więc raczej to jest taka kwestia, wyzwanie, zażegnywanie jakichś konfliktów, bardziej, żeby właśnie dać szansę na porozumienie, może dać szansę komuś, bo tutaj może być też, że ktoś wyciąga rękę, jednak o to chce się pogodzić, ewentualnie wychodzi z jakąś propozycją. No i może warto to przemyśleć, zastanowić się. Tym bardziej, no właśnie, że tutaj blokadą jest piątka monet, która mówi o jakimś poczuciu braku.
o tym, że możecie nie chcieć, na przykład jest kimś, no mówiłam o lekarzu, tak, o wizycie u lekarza, bo na przykład nie ma środków finansowych na tą wizytę, więc tak może być też. Może kwestie, tak jak mówiłam, jakieś nieporozumienie, żeby się dogadać, żeby coś tutaj wynegocjować, żeby z partnerem się porozumieć, więc no blokadą może być jakiś chłód. To może być przeszkoda, że ktoś nie chce, odwraca się plecami do was, nie chce rozmawiać, więc to może być taką przeszkodą, bo to może niwelować wasze dobre chęci, wasze dobre zamiary, że chcielibyście, ale jednak ktoś tutaj nie chce. Więc tak jakby nie było współpracy. Więc trudne wyzwanie przed wami w tym tygodniu, dojść do jakichś porozumień, rozwiązać konflikty, ale nie będziecie mieć łatwo, bo widać, że ktoś może nie współdziałać, ktoś może nie chcieć. Więc no, trzeba będzie jakoś tak to podejść do tego, żeby no jakoś to zrealizować. Fajnie by było. Jeśli chodzi o pracę, zobaczmy w takim układzie. 9 buław i trójka mieczy. Tutaj może być też, tak naprawdę nie wspomniałam o tym, że wyzwanie może być też jakaś oferta, propozycja pracy. No i blokować was może to, że może nie chcecie, może nie odpowiada wam ta oferta, może nie od tej osoby, więc tutaj też mogą być takie kwestie. Natomiast tak, jeśli chodzi o pracę, ta dziewiątka buław i trójka mieczy, no też mówi o jakiejś tutaj, macie takie trzy karty, no czy karty takie powiedzmy negatywne w tarocie. Tutaj też w pracy pojawiają się jakieś nieporozumienia, pojawiają się jakieś straty, pojawia się trzymanie, tak jakby. Powiem tak, tak jakby trzymanie się jakichś zasad, jakichś reguł prowadziło do jakichś konfliktów. Być może jest tak, że ktoś was namawia do tego, żeby w pracy postąpić inaczej, żeby na przykład nie iść według jakichś właśnie zasad, reguł, jakichś ustaw, uchwał, w zależności od tego, jak pracujecie, tylko gdzieś tam skrzętnie, powiedzmy pod stołem w cudzysłowie, coś tutaj ugrać, tak? Albo nie wiem, dogadywać się na gębę i wy nie chcecie. I tutaj stąd takie właśnie nieporozumienia, stąd jakieś rozczarowanie, że ktoś chce inaczej. Ktoś może być tu rozczarowany tym, że na przykład wy tak mocno stoicie na straży tego zdania swojego w pracy, że bronicie tutaj czegoś, jesteście tacy asertywni. I to może być dla kogoś, na przykład dla klientów, dla jakichś osób, które tak jak mówię, chciałyby załatwić coś tak, wiecie, bez faktury na przykład, czy bez jakiejś tam umowy, no to może być to dla kogoś no, problematyczne. I stąd tutaj też wasze rozczarowanie, że ktoś nie chce iść według, powiedzmy, litery prawa, tylko chce w jakiś inny sposób, nie, tak jakoś to załatwiać. Więc tutaj pojawiają się takie kwestie. Wiadomo, że nie u wszystkich w pracy tak będzie, jest to czytanie ogólne, ale u kogoś być może w firmie, w przedsiębiorstwie coś takiego się pojawia. Ktoś może prosić o no, takie złamanie jakichś tam granic, zasad, tak? Bo dla kogoś po znajomości, wiecie, no to tak, żeby coś tutaj. No, więc takie kwestie się tutaj w pracy pojawiają, ale no, pojawia się ta asertywność, pojawia się to, że ja się nie ugnę, ja tutaj będę jednak dbać o to, o te zasady, o te obowiązki moje, wszystko musi być przestrzegane od A do Z i tutaj właśnie stąd no, jakieś rozczarowanie, komuś to jest nie na rękę, komuś to może przeszkadzać, więc tutaj takie właśnie kwestie się pojawiają. No i w pracy jakieś rozczarowanie, tak jak mówiłam, no ktoś może tutaj próbować na was coś wymóc, tym bardziej, że no, w energii ogólnej jest piątka mieczy, która mówi o porażce, o klęsce, że rozczarowanie, no ktoś mi wbija nóż w plecy, no kurczę, no namawia mnie, może najlepszy przyjaciel, ktoś z kim bardzo się lubię, tak, do czegoś w tej pracy, no i tutaj, no właśnie, no możecie mieć takie problematyczne kwestie do rozwiązania. A jeśli chodzi o miłość, no kolejna karta, która wieża. Wieża i sąd ostateczny tak naprawdę pokazuje się w relacjach w tym tygodniu. I tutaj tak jakby był jakiś rozpad, no zawiedziecie się na kimś. Mówiłam, że tu może chodzić o partnerstwo i to jest bardzo tutaj prawdopodobne, że chodzi u kogoś z was o partnerstwo, o relacje, o przyjaźń, o miłość. No, tutaj się coś rozpada. Ktoś, ale jednak ktoś, jest jakaś sytuacja, która może być konfliktowa, która was mocno rozczaruje. Wow, tak może was po prostu
Możecie stracić jakby takie poczucie stabilności w jakiejś relacji, ale jest tutaj sąd ostateczny, jakieś wybaczenie, więc ja myślę, że jeżeli nawet coś tutaj się takiego wydarzy w tym tygodniu, że zawiedziecie się na partnerze, tak ogólnie rzecz biorąc, nie patrzę, co się może wydarzyć, ale mówię ogólnie o jakimś zawodzie na partnerze na przykład, czy na jakiejś sytuacji, że nie będziecie mogli na niego liczyć, na partnera, partnerkę, no to powiem tak, szybko będzie tutaj naprawa. Ktoś będzie chciał wybaczenia, ktoś tutaj też może z przeszłości wracać, ktoś może z przeszłości się odzywać, więc jakaś może niedokończona relacja, a może ktoś sobie uświadomił, co stracił, że z wami się na przykład rozstał i będzie próbował wam tutaj życie też obrócić do góry nogami, może chcieć wrócić do waszego życia, więc może chcieć namieszać, będziecie mieć mętlik w głowie, nie będziecie wiedzieli, co robić, no gdzieś tutaj jest, pojawia się jakaś porażka, rozczarowania, a więc tak naprawdę może się dużo dziać w waszej też relacji. No i dużo dziać, ale nie powiem, że coś pozytywnego. No, będziecie mogli budować coś od nowa, bo karta wieży to jest załamanie się tych takich fundamentów, które były niestałe, ale dzięki temu możemy zacząć budować coś, co jest faktycznie stałe, takie stabilne i po prostu i to widać, że tutaj też to będzie robione, więc gdzieś tu może być jakaś rozmowa wyjaśniająca w tym tygodniu z partnerem. Coś tutaj może być jakieś odejście, ktoś od kogoś może odchodzić, stąd ten zawód, ale ktoś może chcieć również powrócić. No więc powiem szczerze, że dużo, dużo scenariuszy, dużo może się dziać. W waszym życiu będziecie musieli podjąć trudne decyzje. No i rada. Radą jest as buław, tak naprawdę. A jeszcze a propos tutaj poznania kogoś nowego, to ja myślę, że jeśli ktoś tu będzie to powrót z przeszłości. Ktoś, kogo już znacie, ktoś, z kim już nawiązywaliście relacje, może nie zakończyliście do końca, ale ktoś tutaj taki wraca. Nowej osoby raczej nie widzę. Natomiast tutaj pojawiają się w radzie as buław, który mówi o tym, żebyście byli tacy kreatywni, żebyście działali pomimo tego, co się tutaj dzieje, to jednak nie traćcie wiary ducha, miejcie ten optymizm, tą radość, tą energię taką życiową, kreującą, tworzącą. Tutaj nowe okazje, szanse na poznanie nowych ludzi się pojawiają, więc korzystajcie z tych okazji, szans. Czy nowa praca, czy nowi ludzie, czy nowa oferta jakaś, no to tutaj właśnie as buław to jest taka żywiołowa karta i mówi wam, żebyście walczyli o swoje, żebyście się nie poddawali, żebyście nie załamali się na przykład jakąś tam sytuacją czy czymś, tylko żebyście dalej szli do przodu aktywnie. Może wam tutaj zalecać trochę sportu karta, trochę flirtów również. No, także tak ciekawie. Pozdrawiam. Cześć. Cześć wodniki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy, jaki będzie Wasz cel w tym tygodniu, co będzie przeszkadzało w jego osiągnięciu, co w pracy, miłości, relacjach, no i rada. Zacznijmy od energii ogólnej, diabeł. Diabeł oznacza, że ten tydzień, możecie mieć do czynienia z osobami toksycznymi, możecie mieć do czynienia z manipulantami, z osobami, które coś od was chcą, które są nieuczciwe, ale udają przyjaciół na przykład, tak? To mogą być sytuacje. Sytuacje to mogą być używki, to mogą być nałogi, które w tym tygodniu nie będą wam dawały spokoju, będą was kusić. To mogą być jakieś powracające sytuacje, to mogą być chęć pójścia na skróty, to może być różnego rodzaju takie kwestie, które są nie do końca legalne, więc sytuacje, gdzie możecie zostać na przykład wykorzystani, to mogą być takie właśnie jakieś sytuacje bardzo kuszące, bardzo atrakcyjnie wyglądające, oferty na przykład, ale tak naprawdę za tym stoi coś więcej, coś innego, niż ktoś mówi o tym na przykład. Więc trzeba tak troszeczkę uważać w tym tygodniu, więcej ostrożności. Cel, wyzwanie. Królowa buław, pewność siebie. To będzie wyzwaniem. To będzie taka asertywność, żeby właśnie postawić na swoim, żeby iść do swojego, dążyć do realizacji na przykład swoich planów, zamierzeń. Żeby sobie nie pozwolić na przykład tu na pewne kwestie, czyli mówimy o na przykład o osobach toksycznych. No, królowa buław sobie nie pozwoli, żeby ktoś jej dyktował warunki. Ona sama
sobie dyktuje warunki, ona sama robi to, co chce, więc tu jest takie właśnie nabranie pewności siebie, dążenie do celu, powiedziałabym też za wszelką cenę, no taki magnetyzm, też sex appeal, ale no, Królowa Buław to jest kobieta niezależna. To jest kobieta, która, tak jak powiedziałam wcześniej, wie, czego chce i nie pozwoli sobie, żeby ktoś jej to sprzątnął sprzed nosa. Ona po prostu się tutaj, jeżeli będzie miała jakąś okazję, którą na przykład będzie chciała na przykład zdobyć, to tutaj nikt tak łatwo jej na przykład nie sprzątnie tej okazji sprzed nosa. Więc to jest taka kobieta, więc myślę, że chodzić może w tym tygodniu o to, byście właśnie byli jak Królowa Buław. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej. No i wtedy tutaj sobie nie pozwolicie na pewne rzeczy. A co będzie blokowało? Co będzie blokowało was? Karta śmierci, czyli jakieś zakończenia. Być może tutaj w osiągnięciu tej pewności siebie, w osiągnięciu tutaj swoich zamierzeń, działań, no może wam przeszkadzać na przykład to, że jakaś sytuacja będzie dobiegała końca, że tutaj będzie coś takiego, czego nie da się uratować. Królowa Buław to jest taka kobieta, która, tak jak mówię, ona nie patrzy pesymistycznie na pewne rzeczy, ona jest bardzo optymistycznie nastawiona, więc tutaj ona nie przewiduje jakichś złych scenariuszy, a jeśli tak, to ona znajdzie z tych sytuacji wyjście. Natomiast no, blokować was może właśnie to, że jakaś sytuacja dobiega końca, to, że coś tu się, jakaś zmiana, że być może coś tu się takiego wydarzy, lub gdzie dziać będzie, że coś będzie się zmieniać, jakaś sytuacja, ktoś będzie zmieniał zdanie, więc no, ciężko będzie wam tu coś wynegocjować. No, może wam przeszkadzać tutaj jakieś takie, mówię, ludzie, którzy może będą też gdzieś stawać wam na drodze na przykład i będą zamykać pewne drzwi, a otwierać się będą nowe, ale tak jak mówię, Królowa Buław, jeżeli obierze sobie cel, to ona do niego dąży za wszelką cenę i tutaj nic nie jest w stanie jej zatrzymać. No więc ta blokada musi być naprawdę bardzo mocna, żeby tą kobietę powstrzymało przed czymkolwiek. No ale jakieś takie sytuacje mogą być. Może po prostu, może też być tak, bo kobieta, która jest. Karta, energia Królowej Buław to jest taki optymizm, taka energiczność, impulsywność też, kreatywność, podejmowanie działań, to jest niepoddawanie się. Natomiast karta śmierci może wywoływać jakieś pesymistyczne kwestie, więc tu być może blokować was mogą jakieś takie sytuacje, które no, będą się wydawały właśnie pesymistyczne, sytuacje, które mogą się wydawać przegrane, bo coś się kończy, bo nie ma czasu na coś, tak? Bo trzeba zacząć coś nowego, coś innego, więc tutaj mogą być takie przeszkody. No dobrze. Zobaczmy, co w pracy w takim układzie. 10 mieczy i 10 monet. Macie trochę w tym tygodniu jakichś kart zakończeniowych, czyli zaczynacie coś, rozpoczynacie coś, więc może faktycznie chodzi o podjęcie jakiejś tutaj mądrej, słusznej decyzji. No, możliwe, że blokować was mogą też jakieś tu powiedzmy, mówiłam o pesymizmie, ale też mówiłam możliwe, że jakieś sentymenty do jakiejś sytuacji, przywiązanie do czegoś, ponieważ tutaj w tych dwóch dziesiątkach w pracy pokazuje się również, że coś możecie chcieć zakończyć. Czyli tak jakby były jakieś takie sytuacje niejasne w pracy, sytuacje, które wam przeszkadzają, sytuacje, które może ludzie, po prostu, bo tu macie tego diabła, więc może ludzie, którzy, no tak jak mówię, rzucają te kłody pod nogi, nie chcą pomagać, nie chcą współpracować, tylko wręcz odwrotnie, robią wszystko, żeby było nam źle, tak? Wam. Więc możliwe, że tutaj w pracy mogą być takie sytuacje, że chcecie coś zakończyć, bo już macie dość. I wtedy tutaj pojawia się kwestia, no, na przykład nowego
nowej pracy, nowego, jakiegoś nowych możliwości. Ktoś może wam dać szansę. Może też być tak, że zakończy się zła passa, zakończy się jakiś zły okres w waszym życiu i tutaj w pracy będzie pozytywnie, ponieważ no 10 monet może mówić o dużych pieniądzach, więc możliwe, że zakończycie też być może z ciężkim bólem serca. Jakieś kontrakty, które nie przynoszą korzyści, jakieś projekty może, które nie przynoszą korzyści. Może ktoś z was zrezygnuje z działalności, która no, nie przynosi jakichś korzyści, ale jednak pójdziecie, będziecie chcieli dalej coś osiągać. To nie jest tak, że kończycie coś i spoczywacie na laurach. Nie, tu królowa buław, ona działa. To jest kreatywność, to są pomysły, to jest rządzenie, tak? Więc tutaj to jest wzięcie spraw w swoje ręce. Bardzo energiczna karta, więc tutaj myślę, że nawet jakieś przeciwności losu was nie pokonają w tym tygodniu i nawet jeżeli w pracy będzie źle, to i tak będziecie chcieli osiągać sukcesy, i tak będziecie dążyli do tego, żeby było lepiej, żeby było stabilniej, żeby było więcej pieniędzy, żeby, to, tak jak mówię, rezygnujecie z czegoś, czyli z takich nieudanych rzeczy na poczet czegoś nowego, jakichś kwestii finansowych. Może ktoś z was rezygnuje z pracy, bo idzie do pracy w rodzinnej firmie na przykład. No więc też takie może być tutaj kwestia jakiejś pomocy od kogoś. Możecie mieć sprzyjające też otoczenie. Kończycie jakąś pracę na przykład, jakieś stanowisko zmieniacie, bo no, źle tam się dzieje. Natomiast tutaj pojawiają się pozytywne karty przy tym, więc myślę, że zmiana, jakąkolwiek dokonacie w pracy, będzie na plus. Będzie na pozytywne dla was. Na jakieś profity się może przełożyć finansowe. No dobrze. A myślę, że w pracy, no właśnie, może nawet trzeba coś zakończyć, żeby mogło być lepiej. A więc tutaj stąd królowa buław, taka siła, energia właśnie do tych zmian, żeby coś tutaj zrobić, zmienić coś. Relacje. No, dwójka kielichów. I piątka monet. Czyli powiedziałabym tak, w relacjach. No, możliwe jakieś takie, powiedziałabym, chwilowe niedogodności, chwilowe jakieś takie przejścia. Może po prostu tutaj partner na przykład no, mniej się wami interesuje, tak? Więc gdzieś tutaj w relacji, mimo iż fajnie się dogadywaliście, no to ten tydzień może być takim tygodniem mijania się, może być tygodniem takich niedogadywania się, innych oczekiwań. No, tutaj może być takie kuszenie losu, może być też chęć poznania kogoś nowego, czy wy, czy ktoś. I tutaj też, no, mogą być różne takie kwestie, aczkolwiek w relacjach wiadomo, że jeśli jest dobrze, no to wiadomo, że będzie dobrze, tak? Bo tu się pokazuje harmonia, ale przy niej jest piątka monet, więc dlatego mówię, że mam wrażenie, że w tym tygodniu chwilowe jakieś takie zmienności, czyli będziecie uważali, że partner się nie interesuje, może to wy nie będziecie się interesować, może nie będziecie mieć czasu, może po prostu coś innego przykuje waszą uwagę w tym tygodniu, a nie partner, po prostu nie partnerstwo, nie jakieś romantyczne chwile, tak? Więc tutaj może nie być czasu na jakieś właśnie spędzanie czasu w dwójkę, więc no możliwe tutaj takie, tak jak mówię, jakieś chwilowe przestoje w tej relacji, jeśli chodzi o ciepło na przykład, tak? O jakąś namiętność. No to tutaj taki przestój. Jeśli pytacie, czy możecie kogoś poznać, to możecie kogoś poznać, natomiast też nie będzie tutaj takiej satysfakcji. To może być ktoś, no przy diable, no to może być ktoś, jakiś manipulant, tak jak wspomniałam na początku, że możecie mieć do czynienia z takimi osobami, ale może być tak, że ta relacja też, no, będzie niby fajnie, ale będziecie odczuwać jakiś dystans, więc. Więc tutaj też może nie być jakiegoś takiego ciepła. Może w tym tygodniu, mimo poznania kogoś, nie być tak na 100% ktoś zaangażowany w tą relację, o tak powiem. Rada dla was, karta wieży. Zakończyć coś, co nie działa, tak bym powiedziała. Pokazują się wam tutaj zakończenia. Mówiłam o tym, że macie karty zakończeń, no i karta wieży jeszcze do tego wszystkiego, więc tak powiem, jeżeli są sytuacje. Macie do czynienia z ludźmi w tym tygodniu faktycznie takimi, którzy są toksyczni, to po prostu nie zastanawiajcie się.
izolujcie się od nich, po prostu odcinajcie ich od siebie, żeby nie pobierali waszej energii. Tutaj jest pokazane, że tu coś może się wydarzyć takiego właśnie negatywnego, co otworzy wam oczy. Więc rada nawet jest taka, żeby właśnie wyciągać wnioski z takich sytuacji. Jeśli widzicie, że macie do czynienia z taką sytuacją, czy mówimy tu o zakończeniach, bo tu w pracy mówiłam też, że jakieś zakończenia się pojawią tutaj, że coś was będzie blokowało też, to nie trzymajcie się kurczowo tych negatywnych sytuacji, bo skoro one się dzieją, to znaczy, że po coś się dzieją. Nie dzieją się bez powodu. Przy karcie wieży to jest tak, że po prostu no, los, wszechświat daje nam znak, że to nie miało sensu bycia. To by nie przetrwało na przykład jakaś sytuacja, czy tu jakiś związek, jakaś relacja. Po prostu coś tu się zadziało takiego, że dobrze, że to się zakończy, bo na przykład nie zdążyliśmy się jeszcze tak jak mocno na przykład zaangażować w coś, czy włożyć dużo energii, włożyć pieniądze w coś, w jakąś inwestycję na przykład, a już się to rozpadło, więc nie ma sensu. Po prostu zacznijcie budować coś na nowych podstawach, coś, co przyniesie wam satysfakcję w późniejszym czasie. Będzie na to trzeba poczekać chwilę, ale warto. Więc wieża to jest takie też otwarcie oczu na to, co się dzieje. Karta radzi, żeby nie trzymać czegoś na siłę, nie trzymać się kurczowo kogoś, kto was rani cały czas, nie trzymać się czegoś, co wam nie sprawia satysfakcji, po prostu puśćcie to, zostawcie to i zacznijcie budować coś nowego, trwałego, coś, z czego będziecie zadowoleni, dumni i będziecie chcieli po prostu być przy tym, tak? Rosnąć razem z tym. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 lipca. Zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem w tym tygodniu, co będzie przeszkadzało w jego zdobyciu. Praca, miłość, rada, energia ogólna, od niej zaczniemy. Pazik kielichów, oferty, propozycje w tym tygodniu jakieś. Ktoś coś może proponować, Wy możecie coś proponować. Randka, zauroczenie, możecie poznać kogoś, kto... No, kto was zauroczy sobą, swoją osobą, swoim charakterem? No więc tutaj takie sprzyjające dosyć sytuacje, bardzo przyjemne. Możecie się zainteresować czymś, czymś nowym, nowa pasja na przykład dla kogoś, ale również dziecko, rodzina w tym tygodniu, też partner się pokazuje, możliwe, że będą ważne. No zobaczmy, jakie będzie wasze wyzwanie w tym tygodniu? 8 mieczy, czyli otworzyć na coś oczy. Powiedziałabym, że 8 mieczy to jest taka pułapka myślowa. Tutaj nie dopuszcza się jakichś rozmów, nie dopuszcza się do siebie pewnych sytuacji, jest się zamkniętym na coś. Nie widzi się całokształtu danej sytuacji, tylko widzi się część. To nie jest obiektywne spojrzenie, tylko subiektywizm się tu pojawia, więc myślę, że waszym wyzwaniem będzie wyrwanie się z tego kręgu tych mieczy, które są na karcie pokazane i zabranie sobie z oczu tych włosów, tak, żeby móc zobaczyć, co się dzieje dookoła was? Kto tutaj jest przyjacielem? Kto wam pomaga? Kto za wami stoi? Kto was wspiera? A kto wręcz odwrotnie, tak? Żeby dostrzec to, bo może tutaj czegoś w tym tygodniu nie widzicie. No to byście nie podjęli na przykład złych decyzji jakichś. Co was będzie blokować? Co będzie przeszkadzać? No, as buław. Czyli tutaj może was... Wam przeszkadzać w tym odsłonięciu tych oczu, powiedzmy, w patrzeniu tym obiektywnym. Jakaś power, taka energia, jakaś kreatywność i impulsywność być może. To, że szybko będziecie chcieli do czegoś dążyć, szybkie podejmowanie decyzji może być złudne w tym tygodniu. Warto coś przemyśleć, zastanowić się, zanim coś podejmiecie. Nie, tu nie pochopnie nic robić, bo tutaj as buław to jest taka karta, że tu szybko, szybko, szybko tu się dzieje, nowe oferty, już trzeba podejmować decyzję. I to jest przeszkodą. Więc mam wrażenie, że najpierw musicie po prostu otworzyć oczy, zobaczyć co wszystko, ale nie spieszyć się z podejmowaniem jakiejś decyzji. Tutaj, tak jak mówiłam, jakaś oferta może być i jakaś propozycja. Ktoś tu może coś wam zaproponować, więc warto zastanowić się, przemyśleć, obrać jakąś strategię na przykład, tak? Jakiś plan działania. Niekoniecznie od razu się tutaj rzucać tak. Jak to mówią, na głęboką wodę. Więc nie, nie w tym tygodniu. W tym tygodniu warto się zastanowić, ale zobaczyć sprawę obiektywnie, tak jak jest. Praca, no to zobaczmy, co w pracy. 10 buław i koło fortuny. Jest szansa na pozbycie się jakiegoś ciężaru. Jest szansa na być może
No, powiedziałabym odejście z pracy. Jest szansa na dogadanie się. Tutaj pojawiają się jakieś takie nagłe sytuacje, których nie jesteście w stanie przewidzieć, ale też pokazują się zmiany. Zmiany, które mogą być związane z właśnie, tak jak widzicie na kartach, 10 buław, czyli obciążenia okropne w pracy, przemęczenie, zmęczenie materiału. No jest okres urlopowy, może faktycznie ktoś idzie na urlop i wy dostajecie pracę za kogoś i nie macie czasu na nic w tej pracy, więc po prostu siedzicie i pracujecie i jesteście zamknięci, tak jak tutaj pokazuje się ta pułapka. Że nie można żyć tylko pracą, tak? Praca jest bardzo ważna, ale też trzeba mieć trochę czasu dla siebie, na swoje przyjemności, a nie tylko praca, praca, praca. A tu się pokazuje dużo obowiązków i koło fortuny przy tym, czyli jakieś sytuacje, które będą sprzyjać temu, by rozwiązać tą sytuację. Praca może Wam sprawiać w tym tygodniu, może nie być dla Was przyjemna, a może być za dużo, może być za duże obciążenie, możecie się denerwować z tego powodu, możecie się złościć, że macie tak dużo pracy. Więc jest szansa na to, żebyś to poprawiło, żeby tutaj być może porozmawiać z szefem, może skorzystać z nowej oferty, propozycji, którą ktoś tutaj daje. A może warto, jeśli ktoś tutaj mówi, że a pomogę ci, czy chcesz, żebym ci pomogła, nie wiem, koleżanka jakaś w pracy tak mówi, to zgodzić się, pomóc, rozładować tą taką negatywną energię, rozładować ten ciężar, który na was tutaj jest. Więc tylko musicie chcieć to zrobić, bo jest taka szansa na to, żeby właśnie móc albo porozmawiać, albo móc podzielić się tą pracą z kimś, żeby ktoś to też wykonał, nie tylko wy, nie wszystko na waszej głowie, więc gdzieś jest szansa zmiany tej sytuacji. Ktoś może się wypalać i jest szansa na to, żeby to powstrzymać. Że tutaj coś może być takiego, taka zmiana, która może właśnie, no, możecie nabrać takiej lekkości czy powiewu świeżości dzięki właśnie jakiejś zmianie. Może tak jak mówię, ktoś zaproponuje pomoc, może po prostu jakoś to się samo też rozładuje ta negatywna energia, bym powiedziała. Jeśli chodzi o pracę, a relacje, król monet. Aha, jeszcze jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy. No to tak, przy kole fortuny nigdy nic nie wiadomo, co się wydarzy tak naprawdę. No ale 10 buław pokazuje jakieś obciążenia, więc nie sądzę, byście w tym tygodniu byli, nawet jeśli to zadowoleni z tej pracy. Jakaś oferta, owszem, mówiłam, może się pojawić, ale to może być ciężkie. To może być związane z obciążeniami, z dodatkowymi obowiązkami ta praca, więc nie wiem, czy się na nią zdecydujecie. Może być dobrze płatna ta praca, ale będzie się wiązała właśnie z dużym poświęceniem czasu, energii, działania, pracy. Więc nie wiem, tak jak mówię, nie wiem, czy się na to zdecydujecie. Relacje, król monet oraz głupiec mówią o tym, że może być tutaj coś nowego, może się pojawić w relacji, możliwa jakaś propozycja od partnera, z którym jesteście, jakiegoś wyjazdu, jakiejś zmiany, jakiejś nowości, może będziecie gdzieś przeprowadzać, możliwe, nie wiem, może remontujecie dom, się uda skończyć. No tutaj jakieś takie nowe kwestie się pojawiają, podróż, owszem, jakaś randka, spotkanie. Powiem tak, jeśli szukacie kogoś, jak najbardziej. Możecie znaleźć kogoś, poznać możecie kogoś, ale ta osoba może być zajęta. Ta osoba może mieć kogoś. Możecie tą osobę poznać w podróży. No, w nowej pracy na przykład również. W każdym bądź razie, no, pokazuje się ktoś taki ustabilizowany. No, a dla osób, które są już w relacjach, no to tak jak mówię, jakieś nowości, jakieś tutaj pokazują się przy partnerze, więc możliwe, że partner coś tutaj wprowadzi w jakiś powiew świeżości w relacje, ale też dosyć stabilnie się to pokazuje, więc myślę, że jeżeli propozycję jakiś tu partner da, no to byście się otworzyli na te propozycje, a niekoniecznie tak może być. Możecie nie chcieć skorzystać z jakiegoś wyjazdu, czy z jakiejś tam właśnie propozycji partnera, ale jest okej. Okay. Natomiast te karty radzą, by się nie poddawać. Piątka mieczy to karta, która mówi o tym właśnie, żeby walczyć o swoje, bez względu na to, jak jest źle, jakie są ciemne chmury nad wami, no to i tak mimo wszystko nie poddawajcie się, walczcie o swoje. No i tutaj karta pięciu mieczy mówi o tym, że nawet jeśli ktoś was zrani, no to po prostu wstańcie i idźcie dalej, tak? Walczcie o swoje, dążcie do swoich celów.
do swoich planów, do realizacji swoich marzeń, zamiarów. Realizujcie siebie po prostu. Bez względu na jakieś tutaj czarne chmury nad wami, tak? Czy jakieś tam sytuacje, które negatywne się zdarzą, i żeby was po prostu nie zniechęcały te sytuacje. Wręcz odwrotnie, wyciągajcie z nich wnioski. Uczmy się na błędach. Pozdrawiam. Cześć.